Przy mikrofonie Adrian Bąk w Warszawie i Dariusz Rosiak w Lwowie. Zapraszamy na raport o stanie świata. Mija rok od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dramatyczny rok, naznaczony strachem, śmiercią, ale i nadzieją. Utracone terytorium dziesiątki tysięcy zabitych i rannych Ukraińców, miliony przesiedleńców. Z drugiej strony bohaterski opór i zachowanie suwerenności kraju. Specjalne wydanie raportu z Warszawy i Zelwowa Lwowa. W programie Relacje, reportaże z Ukrainy. Jak wygląda ten kraj rok po rosyjskiej napaści? Jaki jest stan ukraińskiej duszy? Wojna w Ukrainie nadaje też nowy sens Europie i stwarza nowy porządek świata. Jaką rolę odgrywa w nim Unia Europejska i czy nadal będzie pokojowym projektem politycznym, o którego bezpieczeństwie decydować będą Stany Zjednoczone? Jak zmieniliśmy się w ciągu tych 12 miesięcy. Jaka przyszłość nas czeka? Czy rok po rosyjskiej agresji są powody do optymizmu? Z czego czerpią siłę zwykli Ukraińcy? O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 24 lutego 2023 roku. Raport o stanie świata to program, który nie istniałby bez państwa wsparcia. Ten wyjazd możliwy jest także dzięki wsparciu Polskiej Akcji Humanitarnej prowadzącej rozległą działalność na terenie Ukrainy. A jeśli ktoś z państwa chciałby dołączyć do grona naszych patronów, zapraszamy na profil raportu Dariusza Rosiaka. W serwisie patronite.pl. To najlepszy sposób, żeby nas wesprzeć. Można też do nas napisać. Nie tylko w tej sprawie, ale i w innych. Na adres raportrosiaka@gmail.com. Jestem w Lwowie, Adrian Bąk w Warszawie. W Studio Efektura jest też Chris Wawrzak, dzięki któremu mogą Państwo słuchać raportu w najwyższej jakości dźwięku. Bo dźwiękiem opowiadamy Państwu o świecie. Dziś opowiadamy o Ukrainie. Zaczynamy! Фаза. Працюємо спокійно, як того вчила нас Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає, що загнаний кут І палає заревом наш маршрут. Значить є роботи для наших рук. Тут, тут фортеця Бахмут! Війдемо. Значить, ми боролись не даремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом далі ранок, а з ним перемога неостанок. Скажи, мені, що це боятись не гріх, гріх зрадити своїх. Фортеця бахнуть, всі молитви наші тут, і сердець. Zespół Antytila w piosence Forteca Bachmut to był dramatyczny rok dla Ukraińców, Europejczyków, dla wszystkich tych, którzy stoją po właściwej stronie historii, po stronie pokoju, 24 lutego 2022 roku dla wielu czas je zatrzymał. Mamy przyjęte ryszenie o prowadzenie specjalnej wojennej operacji. Tymi słowami prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin ogłosił początek pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Rozpoczęła się wojna. Ubudziłem się przed siódmą od tych wybuchów. Mówił rok temu, 24 lutego, w pierwszym wojennym odcinku raportu o stanie świata ukraiński pisarz Juri Andruchowicz. Najpierw pomyślałem, że to może. Tu niedaleko na poligonie są ćwiczenia naszego wojska, ale niestety to było inaczej. Ja potem już otworzyłem tablet, zobaczyłem tytuł dużymi literami pisane, że Putin zaczął wojnę. Ja wierzyłem w cud, że tej wojny nie będzie, ale jeśli odrzucić kategorię cuda, to wszystko przemawiało tylko o to, że z godziny na godzinę, z dnia na dzień, jeśli nie w tym tygodniu, to w następnym. Wsi, dobry wieczór. Lider frakcji Tut, głowa u prezydenta Tut. Prezydent Ukrainy, Wołody Mryzełański, na amatorskim filmie, nagranym pod osłoną nocy, gdzieś w Kijowie, w towarzystwie ministrów i doradców, potwierdza, że wszyscy są obecni. Tut, wsi, my, Tut, Zachyszajem. Obecne jest Nasze... też wojsko tak, tak. i obywatele, wszyscy gotowi bronić niepodległości swojego kraju. Sława naszym zechysznikom, sława naszym zechysznicom, sława Ukrainie. Slava. Slava. Kijów broni się przed rosyjskimi oddziałami, które próbują opanować miasto. Szóstego dnia agresji Rosji na Ukrainę kilkudziesięciokilometrowa kolumna wojsk rosyjskich zbliża się do Kijowa. W mieście wyczekiwanie na zmasowany atak Rosjan. Pojawiło się bardzo dużo posterunków, obrony terytorialnej. Relacjonował z Kijowa dziennikarz Paweł Pieniążek. Marzenie Putina o zwycięstwie błyskawicznym okazuje się mrzonką. Rosjanie intensyfikują ataki na ukraińskie miasta. Otoczony i silnie ostrzeliwany jest Mariupol. każdego dnia samoloty. Bach, 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 samoloty, latają, bomby wszystko strzela. Mówiła Annie Dudzińskiej, pani Tamara, której udało się uciec z Mariupola. Na radio na bateryjka. Wyszmy go znaleźli, znaleźli волну krzyśatek 26. Znaleźliśmy stację radiową i wtedy dowiedzieliśmy się, że nasze miasto jest otoczone. Nie można ani wjechać, ani wyjechać. Nie można, nie wyjechać, nie zajechać, nie można. Humanitarna katastrofa. Rosjanie Rosjanie zaczęli bombardować szpital kołuszniczy. Były dzieci, były matki, były żonki, matki, prynadzie, kobiety w ciąży. I było napisane, I było dzieci, napisane dzieci. dzieci i oni trafili w ten szpital. oni popali cypolowowy budynek. 40 dzień wojny w Ukrainie. Tortury, gwałty, egzekucje. To dramatyczny obraz buczy i innych ukraińskich miejscowości odbitych spod rosyjskiej okupacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zołański nazywa to, co Ukraińcy zastali na wyzwolonych terenach ludobójstwem. Chcę, żeby każda matka, każdego rosyjskiego żołnierza, zobaczyła na własne oczy ciała zabitych w Buczy, Irpieniu, Hostomelu – apelował do sumień matek, walczących w Ukrainie Rosjan prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosyjskie matki, nawet jeśli wychowaliście swoich synów na szabrowników, jak to możliwe, że stali się rzeźnikami? Ja odkąd te zdjęcia się pojawili, ja nie mogę myśleć, naprawdę nie mogę pracować i nie mogę myśleć o czym innym. Ukraińska pisarka Oksana Zabuszko. To jest powtarzająca się istota tego militaryzmu rosyjskiego, który jest no, esencją istnienia imperium. Te żołnierze, nie żołnierze, te, te bydlacy te bandziorze, które nazywają się armią rosyjską i które tam ciągną te lupy i odsyłają do domu ile tam 60 kilo ciuchów, tak 70 kilo ciuchów. Bielizną kobiecą. E, zwłaszcza ta bielizna kobieca mnie przeraża, tak? Dla, dla swoich żony i, 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 i córek, mój Boże. Rosja dzisiejsza to sukcesorka Związku Radzieckiego. Doktor Agnieszka Bryc. I nierozliczenie zbrodni radzieckich, nierozliczenie zbrodni stalinowskich prowadzi do tego, że Rosjanie dzisiaj prowadzą wojnę w swoim stylu. Na wojnę się patrzy tak trochę jak z powieści: Wojna i pokój to ustoja, że muszą być jakieś ofensywy. zwyczajnie jesteśmy do patrzenia na wojnę albo z lotu ptaka, albo z jakiegoś takiego wzgórza z pewnej oddali. Żeby widzieć jakąś ofensywę, kontrofensywę, gdzie są czołgi, a gdzie są chałbice, i w tym wszystkim wydaje mi się, zaciera się taka perspektywa jednego człowieka. Paweł Reszka, dziennikarz. Jak tego pana, z którym spędziłem trochę czasu, a on był szefem Brygady Strażaków, ostatniej w Listyczańsku, czy jednej z dwóch ostatnich. Jedni gasili pożary, a drudzy rozwozili wodę i pomoc humanitarną po blokach. To była okropna służba. Ten ich wóz strażacki był cały posiekany, okna mieli zasłonięte kamizelkami kuloodpornymi, i tak naprawdę każdy wyjazd odbywał się z narażeniem życia. Jeszcze na dodatek nie było tam szczególnej wdzięczności, no bo ludzie na kraju wygłodzeni, bez wody, wystraszeni, zdarzało się, że przyjmowali ich bardzo źle, więc no, oni byli w środku, w środku piekła. Dla mnie przynajmniej to jest dużo taki bardziej wstrząsający obraz niż obraz z samej pierwszej linii, z okopu, z jakiegoś stanowiska czołgowego. No tam po prostu jest strzelanina. A tuż obok są zwykli ludzie, którzy w tym wszystkim usiłują jakoś być. Kiedy kilka dni po ataku Rosji na Ukrainę Amerykanie zaproponowali ukraińskiemu prezydentowi ewakuację, Wołodymyr Zełęski odpowiedział, że nie potrzebuje podwózki, tylko broni. Na kilka dni przed rocznicą wybuchu wojny do Kijowa przyjechał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i powiedział: Bohaterowie, Putin nigdy nie wygra. Brutalna napaść Rosji na Ukrainę zaczęła się 24 lutego, choć tak naprawdę zaczęła się o wiele wcześniej. Tej najnowszej odsłony wojny, bestialskiej agresji Rosji wielu ekspertów i nie tylko ekspertów się nie spodziewało. Rosyjska napaść na Ukrainę zmieniła i zmienia nie tylko Ukrainę, ale zmieniła też zachód, zmieniła Europę i Stany Zjednoczone. Dla wielu z nas zwykłych obywateli państw, które do tej pory nie miały wojny po sąsiedzku, jest to doświadczenie szczególne, pokoleniowe, które definiuje nasze życie. Czy tego chcemy, czy nie? Czy od wojny uciekamy, czy jej się przeglądamy, czy jej się obawiamy, czy przechodzimy wobec niej obojętnie? Dziś w raporcie zastanowimy się w jakim momencie wojny i historii jesteśmy, co właściwie stało się rok temu i czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości. Będziemy rozmawiać ze znakomitymi gośćmi i sprawdzimy, co o roku wojny i o wojnie piszą w rocznicę największe światowe media i gazety. A zaczynamy od Ukrainy. W Lwowie jest Darek Rosiak. Dzień dobry, Darku. Witam jeszcze raz. Wszyscy w Ukrainie, ale nie tylko w Ukrainie, czekali na te rocznicę na 24 lutego, spodziewając się, że tego dnia będzie jeszcze więcej ostrzałów rosyjskich, bombardowań, że to będzie trudny dzień. Rozmawiamy właśnie 24 lutego przed południem, czasu miejscowego. Jak sytuacja wygląda na ten moment? Jak wygląda w Lwowie? Jest bardzo spokojnie. Przez ostatnie dni, od środy, w środę był ostatni alarm w Lwowie. Przez te ostatnie dni życie toczy się normalnym, można by powiedzieć, pokojowym rytmem. Nic się wielkiego nie dzieje. W tej chwili w ogóle Ukraina jest w miarę spokojna, to znaczy ta Ukraina, która nie znajduje się za linią kontaktu, za linią frontu, gdzie po prostu trwają walki w takich miastach jak Bachmut, a Awdiivka w donieckim obwodzie cały czas te walki trwają i są coraz ostrzejsze. Natomiast jeśli chodzi o całą Ukrainę na wschodzie były rano alarmy, i w tej chwili, jak mówię, to w czterech regionach takie alarmy są, ale to tylko oznacza tyle, że samoloty się poderwały, że być może do jakiegoś ostrzału dojdzie. Natomiast nie ma konkretnych informacji na temat ostrzałów czy strat. Można sobie zadawać pytanie, czy znowu przeszacowaliśmy, czy znowu tak jak w przypadku, nie wiem, 9 maja, czy jakichś innych symbolicznych dla Rosji dat, kiedy wszyscy. Czekali na wzmożone ataki, i te ataki nie następowały. Czy przesadzamy może z siłą Rosję? I odpowiedź brzmi w ten sposób, że prawdopodobnie przesadzamy, że od samego początku widzimy, że nasze myślenie o sile, o potędze armii rosyjskiej jest przeszacowane. I to, że dokonują zbrodni, to, że dokonują bestialskich czynów w Ukrainie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, że na froncie ich postępy są słabsze niż nam się wydawało. I może jeszcze jedna uwaga warta wspomnienia: to jest to, że słyszeliśmy, że w trakcie wizyty w Kijowie Rosjanie mieli przeprowadzić próbę z pociskiem balistycznym Sarmat. Putin w ogóle o tym nie wspomniał w swoim przemówieniu, co wiele mediów, nie tylko amerykańskich, odczytuje jako Wskazówka, że ten test był po prostu nieudany, co byłoby kolejnym ciosem czy kolejnym przykładem no, słabości rosyjskiej armii. No właśnie, skoro wspominasz o Putinie, skoro wspominasz o tych ostatnich dniach, rozmawialiśmy o tym w środę, ale w międzyczasie mieliśmy kolejne ważne wizyty polityczne, ważne głosy, spotkanie Joe Bidena z szefostwem NATO i przywódcami europejskimi, przemówienie Putina, groźby Putina. My jednak po tych ostatnich dniach dostaliśmy taki zastrzyk dobrych emocji, nadziei, siły i wiary, że Zachód nie pozwoli, żeby Ukraina przegrała wojnę. Oczywiście ustami Joe Bidena. Czy ta wizyta w Kijowie i w Warszawie prezydenta Stanów Zjednoczonych wpłynęła też na Ukraińców w podobny sposób? Ja myślę, że najważniejsza jest symbolika w tym wszystkim. Ci, którzy doszukiwali się jakiejś. Znaczących treści, czy którzy oczekiwali na znaczące treści w tych przemówieniach amerykańskiego prezydenta, zawiedli się, ale może to nie jest moment na to, żeby w tej chwili analizować stan wojny. W każdym razie, na pewno nie w takim przemówieniu. Chodziło o to, żeby Joe Biden pokazał, że Ameryka jest z Ukrainą, że Ameryka wierzy w to, że Ukraina wygra tę wojnę, bo to jest fundamentalna Zmiana myślenia, która nastąpiła no nie w ciągu całego roku, bo myślę, że ten proces nastąpił znacznie szybciej, ale pamiętajmy, na samym początku Amerykanie zachęcali prezydenta Zeleńskiego, żeby wyjechał z Kijowa, żeby się poddał. W tej chwili Amerykanie najwyraźniej wierzą w to, że Ukraina może wygrać tę wojnę, wygrać w sposób militarny. Tak odczytywana jest ta wizyta i w sensie symbolicznym oraz w sensie przekazu myślę, że to jest zasadnicza wartość, którą ta wizyta przyniosła. Do Dariusza Rusiaka będziemy jeszcze wracać, a w studiu w Warszawie ze mną Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. I Zbigniew Parafianowicz, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy w południe, w piątek, 24 lutego. Wiele się jeszcze może wydarzyć w ciągu następnych godzin, ale na razie na Ukrainie, o czym wspomniał też Darek Rosiak, jest stosunkowo spokojnie. Oczywiście poza linią frontu. To jednak jest trochę zaskakujące, że Władimir Putin dziś w nocy czy dziś rano nie zdecydował się na zmasowany atak, na kolejne bombardowania. To jest jakiś znak? To coś nam mówi? Czy to jest tak, jak Darek wspomniał, czyli że my trochę przeceniamy wciąż tamtejszy reżim i jego zdolności? Zbigniew Parafianowicz. Ja mam wrażenie, że od zawsze przecenialiśmy możliwości i zdolności Rosji, do, dobudowywano taką ideologię do tego na zasadzie, że Rosja jest wszechmocna, że ma wspaniałe służby, wspaniałą armię. Ale jeżeli przyjrzeć się tym działaniom Rosji w ostatnich latach, to wcale nie jest seria sukcesów. Seria błyskotliwych operacji wywiadowczych, no, że wspomnę tylko 2016 rok w Czarnogórze ten niedoszły zamach stanu, który był nieudany, trucie Skripala, które było też nieudane. No, seria wydarzeń po prostu, która wskazuje na to, że nie należy Rosji traktować w sposób tak profesjonalny, jakby się to mogło wydawać. Rosja jest przede wszystkim wielkim kłamstwem. Poza tym, że jest mapą, to jest wielkim kłamstwem i, w, i wiara w to kłamstwo jest naiwna. To, że Putin dzisiaj nie uderzył w jakiś zmasowany sposób, to wynika po pierwsze z tego, o czym mówił wczoraj w wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy Kryło Budanow, czyli szef chóru wywiadu wojskowego. On po prostu nie ma już też za bardzo czym uderzać i nie ma możliwości, żeby wykonać jakiś taki przełomowy ruch. A drugi element jest taki, że też no, Putin stara się w tym kłamstwie, no Oprócz kłamstwa, tworzyć pewną iluzję, iluzję nieprzewidywalności, takiego w gracza, który może zaskoczyć przeciwnika, to też może z tego wynikać. Natomiast ja bym się trzymał tej tezy Budanowa. Rosjanie są w wojnie z Ukrainą prawie przy maksimum swoich możliwości. Okazało się też, że ta. Taktyka wysyłania na front zmobilizowanych mas ludzi, no ona również nie działa. To, to pokazał Bachmut, to pokazał Wuchłedar ostatnio, to pokazał ten odcinek północnego Donbasu, w którym też są mobilizowani Rosjanie do boju w, do walk wypuszczani. Także mam wrażenie, że ten brak fajerwerków wynika też po prostu z tego, że te możliwości Putina powoli się kończą. To znaczy, nie, nie możemy wykluczyć tego, że za chwilę dojdzie, te, też tak jak mówił Budanow, do jakiegoś ataku rakietowego, który będzie miał przypomnieć tą e, w ramach takiej tej putinowskiej numerologii, czyli przypominania dat, przypominania pewnych momentów, że będzie miał ten, ten, ten atak przypomnieć właśnie, że to jest rocznica. Tym bardziej, że dla Rosji chyba są ważne takie właśnie symbole czy daty. Przede wszystkim dla Putina. Czasami próbujemy mu przypisywać taką nieskończoną racjonalność, to, że jest doskonałym graczem, ale jak się popatrzy na to jego przywiązanie do dat, przywiązanie do symboli, to jest no, tak samo przesądny jak statystyczny Rosjanin i do pewnego stopnia też zabawny, kuriozalny w tym swoim przywiązaniu do tej dziwacznej numerologii, ale no, poza wszystkim trzymałbym się po prostu tej tezy Budanowa o tym, że w zasadzie Rosja ten pik swoich możliwości i pik, jeśli chodzi o sukcesy przede wszystkim w wojnie lądowej, wydaje się, że ma już za sobą. Panie Wojciechu, pan się zgadza z tą tezą? Myślę, że tak może być. Chociaż to, że dzisiaj Rosjanie nie uderzyli w żaden spektakularny sposób, jeszcze o niczym nie świadczy. To równie dobrze może być atak w drugiej połowie dnia, rozmawiamy w piątek, to może być atak w weekend. Na pewno Rosjanie będą próbowali doprowadzić do korzystnego dla siebie przełomu na froncie. W najbliższych tygodniach, być może miesiącach. Ta wojna kosztuje wiele Rosję. To jest wojna wewnątrz dla Rosji, także wyniszczająca, która i stawka jest dla Putina ogromna. Więc on pewnie cały czas liczy, nie mam co do tego wątpliwości, że będzie w stanie. Przełamać obronę ukraińską i pójść dalej. Widzimy, że ten front stoi w miejscu od mniej więcej października. Mamy niewielkie przesunięcia w jedną czy w drugą stronę. To jest front, który liczy kilkaset kilometrów też, żebyście Państwo uzmysłowili, o jakiej, o jakiej przestrzeni w ogóle mówimy. Czy Rosjanie mają możliwości do kolejnych ataków zmasowanych, rakietowych? Ja też czytam Budanowa i mam nadzieję, że ma rację. Natomiast myślę też, że ukraiński rład wojskowy również wszystkiego nie wie. Znaczy na pewno Rosjanie mają problemy z kolejnymi. My mieliśmy już kilkanaście takich zmasowanych ataków rakietowych na infrastrukturę energetyczną między innymi. Różnice w czasie między nimi są coraz dłuższe, co by wskazywało również na to, że Rosjanie muszą, mają problem, żeby mobilizować do tego siły. Ale wiemy, że rozmawiają, są zaawansowani w rozmowach z Chińczykami, natomiast postawienia to wczorajsze doniesienia prasy niemieckiej amerykańskiej w sprawie postawienia fabryki e, dronów militarnych mają, cały czas wykorzystują i też podobno budują, czy chcą budować fabrykę dronów irańskich. Więc widać, że Rosjanie to też wskazuje na to, że ich zasoby własne jednak się, się wyczerpują, oni potrzebują czasu na to, żeby je odtworzyć i pewnie stąd też wynikają te pojawiające się w ostatnich miesiącach e, apele rosyjskie o jakieś zawieszenie ognia, które byłoby korzystne dla Rosji, byłoby niekorzystne dla Ukrainy. Wracając do tego co rok temu, nie będę Państwa pytał, czy spodziewaliście się tej inwazji, czy nie, bo mam wrażenie, że już w poprzednich programach się z tym mierzyliśmy, ale zapytam, czy gdybyśmy rok temu, już po napaści, w pierwszych dniach napaści, mieli taką wiedzę jak dziś, gdybyśmy wiedzieli, jak to będzie wyglądało rok później, w jakim momencie historii będziemy to jak z perspektywy tamtego roku byśmy ocenili właśnie to, co teraz? Bo pamiętamy, że mówiło się, że w ciągu kilku dni Rosjanie mogą zająć Kijów. Wszyscy właściwie baliśmy się kolejnych dni. Wielu ekspertów było no, właściwie w szoku. Dziś prezydent Joe Biden przyjeżdża do Kijowa w glorii chwały, zapewnia o solidarności, o tym, że Ukraina nie przegra, ale z drugiej strony liczby jednak też mówią wiele. W wyniku tego bestialstwa Rosji Ukraina straciła ponad 25% terytorium, 13 tysięcy żołnierzy, ponad 7 tysięcy cywilów, a prawie 5 milionów jej obywateli musiało opuścić kraj. Da się w takiej sytuacji mówić o sukcesie? Czy znaczy właśnie ta złożoność tej wojny i e, wielość odcieni szarości każe bardzo ostrożnie dobierać słowa w ocenie tego, co jest sukcesem, a co porażką. Rosjanie na pewno tej wojny nie wygrali... Ale czy to jest jednoznaczna porażka w stu No to jest kwestia dyskusyjna, bo pamiętajmy, że mimo wszystko odcięli Ukrainę od Morza Azowskiego, odcięli też de facto od dostępu do Morza Czarnego i zbudowali ten korytarz krymski, korytarz lądowy, który łączy Rosję kontynentalną z Krymem, ale z drugiej strony tak naprawdę celem było zajęcie Kijowa w ciągu trzech dni. Ja pamiętam, że y, przypadkiem została wypuszczona czwartego dnia wojny depesza przez agencję RIA Nowosti, w, którym, w której to czytaliśmy, że ten Kijów został y, zdobyty. To był przypadek oczywiście. Chodzi o to, że ktoś po prostu zaprogramował w tym automacie agencyjnym RIA Nowosti, która jest agencją podporządkowaną Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rosji. Zaprogramował opublikowanie tej depeszy na moment, w którym w Kijowie Miała zawisnąć rosyjska flaga. I ta depesza została no, wypuszczona w, w obieg informacyjny. Przy czym tak naprawdę w momencie, gdy wojska rosyjskie utknęły pod Kijowem i były już dość intensywnie nękane w, poprzez naloty dronami czy ostrzały artyleryjskie, no, nękane były szlaki logistyczne, które zaopatrywały ten kontyngent pod Kijowem. Także. Mówienie o porażce i zwycięstwie e, każe postawić te obydwa pojęcia na pewnej osi, e, na, na osi, na której są różne odcienie i intensywności tych, e, tych pojęć, i tylko w ten sposób tą wojnę e, na teraz można definiować. No, powiedzenie, że Rosja przegrała, czy Ukraina wygrała albo na odwrót, było po prostu nierozsądne, naiwne i, i, i po prostu niemądre. Tak, jeśli, jeśli ja, ja się w pełni zgadzam. Też, też, bym, też lubię podkreślać, że Ukraina cały czas tej wojny nie wygrała, a Rosja jeszcze nie przegrała. To jest konflikt, który się nie kończy. I myślę też, że ani władze ukraińskie, ani społeczeństwo ukraińskie co do tego nie mają żadnych złudzeń, że to jeszcze będzie przed nimi długa droga. Dlaczego? Dlatego, że Putin jest zdeterminowany i jego wystąpienie z 21 lutego już tego roku też to pokazuje. To znaczy, jego, jeśli miałbym je krótko scharakteryzować, to on powiedział, do własnego społeczeństwa, ale także adresując to do Zachodu, ani kroku do tyłu. Znaczy nie cofniemy się. Cele rosyjskie w tej operacji są takie same, jak były 24 lutego ubiegłego roku. Więc Putin sobie zdaje sprawę, co, czym, w czym wiązałaby się porażka dla niego, to byłoby prawdopodobnie no, potężnie zdestabilizowałoby sytuację wewnątrz, wewnątrz Rosji. Więc on się nie może cofnąć. I tak naprawdę żadne sankcje Rosji nie zatrzymają. One są bardzo ważne. One Tylko, że to jest efekt to jest to jest instrument długoterminowego oddziaływania. Natomiast to, co może Rosję zatrzymać, to jest, to jest armia ukraińska, są siły zbrojne. Dlatego kluczowe jest dalsze uzbrajanie Ukraińców. Niech nasza Duma idzie przez ulice, okopy, Majdany, miasta, przez serca, przez kraje. Niech przemawia wszędzie. Ukraina żyje, mówił tak dziś prezydent Zełański w rocznicę tej pełnoskalowej agresji Rosji. Oczywiście trzeba powiedzieć o prezydencie kraju, Włodymirze Zełańskim, bo to, że dziś rozmawiamy o tym, że Ukraina przetrwała. Prawdopodobnie wzięło się przede wszystkim stąd, że Zełański nie uciekł z Kijowa, choć przecież taka ucieczka w pewnym momencie była uzasadniona. Czy jakby szukać momentu krytycznego w tym mijającym roku wojny, to byłby właśnie taki moment? Tak, myślę, że to miało niebagatelne znaczenie, chociaż też nie przeceniałbym mówiąc, że gdyby on jednak zdecydował się na wyjazd z Kijowa, to sprawa była przegrana. To, miało gigant to, że on został w Kijowie, wbrew zaleceniom bardzo silnym ze strony sojuszników zachodnich, głównie Amerykanów, no miało ogromny wpływ na morale ukraińskie. Natomiast myślę, że sami Ukraińcy od samego Początku tej wojny byli zdeterminowani do, do obrony własnego kraju, a po tych kilku tygodniach, kiedy na światło dzienne wyszły zbrodnie rosyjskie bucza, ale oczywiście nie tylko bucza, oni sobie zdali sprawę, że to jest dla nich po prostu konflikt egzystencjalny. To jest konflikt o, o, o bycie albo nie być sporej części substancji narodu ukraińskiego. Stąd też oczywiście Zański jest bohaterem tej wojny. Też pan, pan redaktor cytował to jego dzisiejsze wystąpienie. Ja bym zwrócił uwagę bardzo szybko na. Na, na ukraińskie mistrzostwo, jeśli chodzi o przekaz kierowany do własnego społeczeństwa. To jest coś, co weszło do historii sztuki prowadzenia e, konfliktu obronnego jak należy się komunikować efektywnie władza, społeczeństwo w tej sytuacji newralgicznej dla, dla istnienia suwerennego państwa i, i narodu. To, to, co robią administracja prezydenta, biuro prezydenta, te, te krótsze, dłuższe, nie tylko jego własne wystąpienia, ale też takie różne krótkie podsumowania dwuminutowe tego ostatniego roku, które oni robią, to jest absolutne mistrzostwo świata. Budowanie historii alternatywnej czasem może być bardzo pouczające, co by się stało, gdyby prezydent Załański wyjechał wtedy z kraju, Zbigniew Parafianowicz? Ja mam wrażenie, że w, gdyby Załański 24 lutego opuścił Kijów. Z dużym prawdopodobieństwem ten cały system dowodzenia, przynajmniej oficjalnymi siłami zbrojnymi Ukrainy, mógłby co najmniej podupaść, naj, naj, najdelikatniej mówiąc. Chociaż tutaj też zgadzam się z tą tezą, że społeczeństwo ukraińskie walczyło o, o przetrwanie tej tkanki ukraińskiej i było świadome, że nawet po ewakuacji władz oficjalnych trzeba będzie podjąć. Walkę. Majdan w 2013 i 2014 roku nie miał wyrazistego lidera. To była rewolucja, która odbyła się na, na, na placu zbudowanym i zamieszkanym przez bardzo różne, często odmienne ideologicznie grupy, które podjęły po prostu walkę z systemem władzy Janukowicza i ją wygrały. Nie wiem, czy społeczeństwo ukraińskie mogłoby skutecznie wygrać w sposób, stosując tą taktykę Majdanu w, z, z armią rosyjską. To, o takich rozważań się nie podejmę, natomiast wyjazd no na pewno radykalnie osłabiłby morale armii ukraińskiej, chociaż też pamiętajmy o tym, że cały system dowodzenia państwem on był pomyślany w takich kategoriach właśnie rozproszenia tych ośrodków decyzyjnych bo ile Zełęski został w Kijowie o tyle wszyscy wiceszefowie resortów kluczowych dla państwa ukraińskiego 24 lutego funkcjonowali już w Lwowie w wiceszefowie służb specjalnych wszyscy, cały ten szczebel numer dwa w strukturach odpowiedzialnych za obronę państwa on był już zainstalowany w Lwowie pod Winnicą prezydent został to był kapitalny ruch w zasadzie 24. Pamiętam, że wszyscy sobie w Kijowie zadawali pytanie, ja też sobie zadawałem pytanie, gdzie jest prezydent, bo on początkowo nie, nie funkcjonował w, w przestrzeni informacyjnej. I kapitalnym posunięciem Zełęckiego było nagranie tego filmu i wrzucenie go na Telegram z przedstawieniem ekipy na ulicy bankowej, czyli pod siedzibą prezydenta. Przedstawienie tej ekipy, pokazanie jesteśmy, zostajemy. Działamy. I to było, to, to było nagranie, które rzeczywiście, ja też pamiętam, to, to, to ten odbiór w Kijowie tego nagrania, ono miało kapitalne znaczenie. Takie podkreślenie tego, że, że nie ma mowy o żadnej ewakuacji. Mimo narastającej tej presji propagandowej, że polują na niego kadrowcy, że już niemal, że tam miliony grup dywersyjnych są w Kijowie, które mają go pokonać. Ja mam wrażenie, że z perspektywy tego roku ta narracja o tym polowaniu na Zołońskiego w Kijowie już po 24 lutego. Nie mówię o tym, co się działo przed tylko po 24 lutego, była w dużej mierze oparta na hiperboli i na propagandzie, czyli na takiej próbie zastraszenia właśnie przywództwa ukraińskiego i wymuszenia na nim ucieczki lub kapitulacji. Zostanie Zajańskiego nagranie tej setki na, na telegram, wrzucenie i pokazanie światu, że on jest w Kijowie miało ogromne znaczenie. Oczywiście poza tą naszą dumą, dobrymi emocjami, tymi wszystkimi pozytywami, które mają konkretne przełożenie na wydarzenia, czy nasza argumentacja ma konkretne przełożenie na wydarzenia. Też trzeba powiedzieć o tym, że nad ukraińskim rządem czy szerzej ukraińskimi władzami ostatnio zawisły ciemniejsze. Również chmury. Wołodymierz Załański zadecydował o szeregu dymisji na wysokich stanowiskach. Tutaj pojawia się hasło korupcji, oskarżeń korupcyjnych. No korupcja, wiemy, że na Ukrainie przed wojną była i że to wciąż jest problem, który nie jest obcy niestety ukraińskim kręgom politycznym. To jest chyba jedno z wyzwań wewnętrznych, jakie stoją przed prezydentem w tym roku i przed Ukrainą, bo im dłużej ta wojna będzie trwać, to można podejrzewać, że i pewne mechanizmy czy przyzwyczajenia trudniej będzie kontrolować w warunkach wojennych, prawda? Ja mam wrażenie, że cała transformacja ustrojowa powojenna Ukrainy będzie oparta o współpracę z instytucjami międzynarodowymi, które po prostu przekaz będą przekazywały Ukrainie pieniądze. Ukraina jest gospodarką pięciokrotnie mniejszą od polskiej i gospodarką wydrenowaną z pieniędzy, z, z kapitału, która będzie potrzebowała zmian. I jeżeli Ukraina zdecyduje się na tą transformację w kierunku euroatlantyckim, to, tak jak mam wrażenie, wymuszone były te decyzje dymisyjne przed szczytem Unia Europejska-Ukraina, no że to jest zapowiedź współpracy Ukrainy z Zachodem w przyszłości. Jeżeli będzie chciała się zmieniać we współpracy z instytucjami międzynarodowymi, już nie tylko z MFW jak do tej pory, ale też z Unią Europejską, czy też ze Stanami Zjednoczonymi w obszarze wojskowym, to będzie musiała zrzec się części swojej suwerenności i części swojej kontroli nad chociażby nad kadrami, nad kontrolą, tego, co się z tymi pieniędzmi i środkami dzieje, dokładnie w takim samym modelu transformowała się Polska po 1989 roku. To Polska po PRL-u była państwem też upadłym albo upadającym, które zostało poddane zmianom. No teraz zapominamy o tym, ale MFW, czy Unia Europejska, czy wejście do NATO to było. To była współpraca z organizacjami, które stawiały nam warunki w negocjacjach na przykład akcesyjnych z Unią Europejską. I to samo będzie dotyczyło Ukrainy, jeżeli będzie chciała realnie kontynuować ten swój marsz i wybór geopolityczny na, na Zachód, co będzie wymuszało konkretne standardy i Chociażby tak jak w przypadku Rumunii, na przykład stworzenie architektury antykorupcyjnej, Rumunia wstępując do Unii została poddana tej procedurze antykorupcyjnej, stworzono cały mechanizm prokuratury antykorupcyjnej, biura antykorupcyjnego, sądów antykorupcyjnych i w kraju, który miał bizantyjską korupcję, jakim jest Rumunia, nagle do więzienia zaczęli trafiać premierzy, liderzy ugrupowań, e, rządzących, byli ministrowie. To jest realne. To nie jest tak, że korupcja w państwie, które ma takie bizantyjskie tradycje, jeśli chodzi o, 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 o łapownictwo, że ta korupcja jest niemożliwa przynajmniej do ograniczenia. To jest realne, co udowodniła Rumunia. Czyszczenie państwa ukraińskiego z tych takich tradycyjnych bolączek, jakim jest korupcja, brak państwa prawa, niezawisłości sądów, trwa. I to będzie długi proces. Nie ma co do tego się łudzić. To, że te problemy nie zniknęły w sytuacji wojennej, jest oczywiście karygodne, ale też trudno było oczekiwać, że nagle osoby, które, czy też części społeczeństwa, które za korupcję odpowiadały na różnych szczeblach, że nagle przestaną brać łapówki, prawda? Albo tworzyć różnego rodzaju schematy korupcyjne y, y, bazujące na, nie wiem, zamówieniach publicznych. To, że to stało ujawnione y, i że wyciągnięto stały też tego, z tego konsekwencje przez samego Załyńskiego jest bardzo dobrym sygnałem. On go potrzebował na, z dwóch powodów: na potrzeby własnego społeczeństwa, bo nie ma w ukraińskim społeczeństwie dzisiaj przyzwolenia na tego typu praktyki, ale z drugiej strony on też potrzebował na potrzeby partnerów zachodnich pokazać, że ma czyste ręce i że on sam na tego typu praktyki e, pozwolenia dawać nie zamierza. Więc pamiętajmy też, że z jednej strony toczy się wojna obronna Ukrainy, ale z drugiej strony bardzo długo będzie trwało budowanie niezależnych instytucji, reformowanie st strukturalne, systemowe reformy, które Ukraina wprawdzie zaczęła wprowadzać po rewolucji godności w 2014 roku. Natomiast no jest to proces, który jest daleki od zakończenia i z całą pewnością fakt, że Ukraina ustała status kandydacki do Unii Europejskiej i być może w ciągu kolejnych kilku miesięcy zacznie negocjacje akcesyjne, będzie temu sprzyjać i to ułatwiać. To jest specjalne wydanie raportu w rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę. Дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не бувало що пити, в окопах холодних ми змушені жити за свободу народу цим має платити. Кожен день я помираю, але для людей досі живий. Допоки серця пам'ятають, герой не вмирає на в віків, віків. Я невідомий солдат своєї країни можливо погру. Думками про то, як сильно люблю, за сльозами молюсь, що колись обійму, кожен день я помираю, але для... Zespół Ptaszkin w Piosence niewidomy i Gieroi" Dziś raport z Warszawy i Zelwowa. W studiu Wojciech Konończuk i Zbigniew Parafianowicz, a w Lwowie Dariusz Rosiak. Darku, my tutaj w rocznicę i w dni ją poprzedzające, mimo tego, że opowiadamy przecież o Ukrainie regularnie, czuliśmy taki dreszczyk emocji, niepokój, bojaźń przed tym co się stanie, a co dopiero czuli czy czują Ukraińcy? Można by pomyśleć siedząc w wygodnym fotelu w Warszawie. No, właśnie o tych emocjach chciałem porozmawiać. Jakie emocje dominują wśród Ukraińców w tym momencie, szczególnie tych mieszkających na wschodzie czy południowym wschodzie, gdzie nas teraz zabierasz? Myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy nie zapomnieli, żebyśmy cały czas mieli w głowie to, że ta wojna ma bardzo konkretny wymiar dla milionów ludzi. Nie chcę w żaden sposób deprecjonować wartości analiz politycznych, ale dla tych ludzi, którzy jej doświadczają na, na co dzień, nie chodzi o żadne debaty, nie chodzi o to, żeby się zastanawiać dzisiaj, kto wygrywa, kto przegrywa, o dywagacje jakieś tam geopolityczne, tylko o codzienne życie. Ludzi, którzy tracili domy, tracili cały dobytek, którzy musieli przenosić się z miejsca na miejsce, czasem kilkakrotnie, dzieci, które mogą okazać się straconym pokoleniem Ukraińców. Dzieci, które nie chodzą do szkoły, które nie bawią się na podwórku, bo się boją, dzieci, które żyją w ciągłym stresie. Ludzie tracą nadzieję, odzyskują ją, tracą bliskich, rodzice wysyłają dzieci na front, potem żyją w strachu o nim. To jest doświadczenie wojny, o którym bardzo trudno jest opowiadać z zabiórka, o którym bardzo trudno jest opowiadać również, nawet jeśli się z tymi ludźmi rozmawia, dlatego że dla wielu z nich jest to tak. Wstrząsające, tak stresujące doświadczenie życiowe, że bardzo trudno jest im o tym opowiadać. Tak wygląda ta wojna, i o takiej wojnie chciałbym Państwu przez moment opowiedzieć. Stoję przed budynkiem, który większość z Państwa prawdopodobnie widziała, albo na zdjęciach, albo na filmach, które były szeroko rozpowszechniane. 14 stycznia rosyjska bomba. Uderzyła w ten budynek pod numerem 118 na bulwarze zwycięstwa w mieście Dnipro. Nie ma tutaj żadnych fabryk, to jest po prostu osiedle mieszkaniowe. Ta rakieta albo zboczyła z kursu, albo celowo została wypuszczona po prostu w budynek mieszkalny. 30 mieszkań zostało totalnie, kompletnie zniszczonych właściwie całe osiedle odczuło skutki tego ataku. Stoję przed wieżowcami 10-11 piętrowymi, z których niektóre są po prostu przecięte na pół. Mieszkania są przecięte na pół, wypalone, w środku widać jeszcze szafy otwarte, widać ubrania, które zostawili ludzie. W tym ataku zginęło 46 osób, 80 zostało rannych. W tej chwili budynki są zabezpieczone. Trwają jakieś prace, już się pojawiają pierwsi mieszkańcy, którzy chcą znowu się tutaj wprowadzić. Na podwórku maskotki dla tych, którzy zginęli, bo również dzieci zginęły w tym wybuchu, zwiędłe kwiaty. Atmosfera przygnębiająca, ale ona właśnie pokazuje, czym dla normalnych ludzi jest ta wojna. Nie, 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 my nie, nie, nie byli nie w nie byli. moment, bo mimo. Valentini i Natalia mieszkają na parterze w jednym z tych bloków, które ucierpiały umiarkowanie. Valentin mówi, że w trakcie wybuchu nie było ich w domu, jechali do niego i widzieli, jak rakieta leci w stronę budynku. Na osiedlu trwają prace, niektórzy mieszkańcy już zaczynają remonty, chcąc się wprowadzić. W tym podjeździe tam, podjezdy, tam 40, 44 czy 44, pomogę, mm -hmm. 48 może ja Wśród zabitych to, są, ludzi, są których sąsiedzi, znali, których Walentyn i Natalia znali, bo no, mieszkają no, tu od 1976 no, roku. No, Zginęli na przykład przyjaciele rodziców Natali, którzy przyjechali w odwiedziny. 24 czekjemy, czekjemy. Cichutko na hmm. nasjemy. No, Czekamy na 24 lutego. Mamy nadzieję, że nie będzie tak strasznie jak przed rokiem, kiedy musieliśmy wyjeżdżać na zachód Ukrainy. napięciu. Ja Natalia pracuje z ludźmi i mówi, jak wielkie napięcie panuje w tej chwili. Ludzie nie wiedzą, co się wydarzy. Może nic się nie wydarzy, a może będzie bardzo źle. Strach jest. Ludzie żyją w napięciu. Strach, obawy przed tym, co znane z ostatnich miesięcy. To będzie temat tej opowieści. Jestem w miejscowości kamieńskiej 200 tysięcznym mieście około godziny drogi od Dniepru od Dnipro. Znajduję się w centrum pomocy psychologiczno-społecznej prowadzonym przez Pach. Za chwilę wejdziemy do sali, w której odbywa się sesja z udziałem osób, które właśnie takiej pomocy potrzebują. Tak, że... Te osoby to siedem kobiet. Wszystkie pochodzą z regionu Donieckiego, z gminy Oczertyny, ze wsi pod miastem Mawdiwka. Z tego właśnie regionu w mieście Kamieńskie przebywa 600 dorosłych, głównie kobiety i ponad 70 dzieci. Sesję prowadzi dwoje terapeutów Maria Iwanowna i Nikita Czeczuj. No, no, tak, ja. ja, ja. ja, Kobiety opowiadają o swoich obawach w związku ze zbliżającą się rocznicą 24 lutego, a terapeuci sugerują, jak radzić sobie z emocjami, które wyrażają. A ty bierzesz stres. Miesz? Miesz to, stresa, okay. stres a zaraz, to jest po rany stres, bo stres to jest do ty, A stres, który czas, czas, roku, mm. ten się zaczął rok temu, nas się.

Nie możemy spać, płaczemy. U dzieci zdarza się anoreksja. Krzyczę, mówi Switłany. A śmiech? Śmiech może być? To są normalne reakcje na nienormalne przeżycia, mówi Nikita. Tamara mówi, że czym innym jest przeżywanie strachu samotnie, czym innym w grupie. Otoczcie się przyjaciółmi bliskimi radzi Nikita. Odzywa się alarm. Tutaj większość osób ma aplikację, która informuje o zagrożeniu. Nikita pyta, czy chcą kontynuować. Proponuje chętnym zejście do schronu, ale kobiety wolą, by sesja dalej trwała. Wierzymy, że wszystko będzie dobrze, mówi Oksana. Po zakończeniu sesji siadamy na krótką rozmowę. Zaczynamy od. 24 lutego. Boimy się, bo nie wiemy, co się wydarzy. Nie możemy przechodzić tego kolejny raz. Nie możemy znowu uciekać, szukać nowego schronienia. To jest przerażające. Gdzie miałybyśmy iść? Jak daleko uciekać, jeśli starcia dotarłyby tutaj? Rodzice zostali w donieckiej obłastii. W tym roku jest trochę spokojnie. Przyzwyczailiśmy się. Ale co, jeśli na rocznicę znowu zaczną bombardować? Wtedy nasi krewni będą w jeszcze większym zagrożeniu, a my będziemy bać się jeszcze bardziej. Zniszczą wszystko i boję się, że będzie jeszcze gorzej. My hmm. już wyjeżdżali w drugi raz, już to raz już było очень тяжело My z malinkimi przenosiłyśmy się już dwa razy. W 2014 wyjeżdżałyśmy z niemowlętami na ręku. W 2017 wróciłyśmy do domu, zaczęłyśmy odbudowywać życie, pracę i teraz znowu musiałyśmy wyjeżdżać. Ten drugi raz był szczególnie trudny. To dlatego tak bardzo potrzebujemy pomocy psychologicznej. Ten drugi raz był straszny. Żyjemy pod ogromnym stresem. Ten drugi raz był trudny, nowi ludzie, zero pracy, zero pieniędzy, bo wyjeżdżałyśmy z dwoma plecakami i dziećmi na ręku. A ci dobrzy ludzie tutaj wynajmują nam mieszkania za ogromną cenę. Wynajmujemy mieszkania i całe pieniądze, które dostajemy z pomocy dla uchodźców, idą na wynajem. Nic nie zostaje w kieszeni, nawet sto ludzie Pytam o stosunek miejscowych do przesiedleńców. Dlaczego z ludźmi? Na Moja rodzina ma wielkie szczęście. Mieszkamy wśród ludzi, sąsiadów, którzy wszystko rozumieją, pomagają nam, wspierają naszą działalność. Dali nam pomieszczenia do dystrybucji pomocy humanitarnej, a także schron. Ale my jednak coś tam ze sobą mieliśmy. A znam taką parę z Mariupola oni przyjechali tu dosłownie na bosaka. I sąsiedzi zebrali dla nich wszystko: meble, sztuczce, koce, wyposażenie domu itd.

Jesteśmy obcy, może to niektórych denerwować, ale nie chcemy prowokować żadnych konfliktów, więc staramy się zachowywać neutralnie. Nie. Zdajemy sobie sprawę, że wkraczamy w życie tych ludzi. Nie jedną kobietę denerwuje na przykład fakt, że jej mąż jest na froncie. A twój nie jest. Ale unikamy konfrontacji. Jesteśmy tu gośćmi, jesteśmy wdzięczni, że nas przyjęli. Niektórzy ludzie nie rozumieją, dlaczego, tak Dlatego... nie rozumieją, dlaczego my robimy to, co robimy. My nie rozumiemy, dlaczego inni zachowują się inaczej. Online. Hmm. No, w oni grają. Mhm. Na szczęście nasze dzieci chodzą do starej szkoły, mają zajęcia online. Bawią się z miejscowymi dziećmi na podwórku, ale nie chodzą tu do szkół. Wiesz, kiedyś mieliśmy takie spotkanie i ktoś tam wstał i powiedział: "Dlaczego nie zabierzecie swoich dzieciaków i nie wyniesiecie się stąd? No to zostawiliśmy to towarzystwo i odeszłyśmy. A potem inny sąsiad mnie spotkał i pyta: "Olia, czy cię ktoś obraził? Wiesz, wysłuchiwanie takich rzeczy, jak uciekasz drugi raz z dziećmi, nie jest łatwe. Następnego dnia po tym incydencie ostrzelali nas. Postanowiłyśmy zostać w domu, bo wiemy, jak to działa i wiedziałyśmy, że te rakiety przelecą obok, a nasi sąsiedzi spakowali wszystkie rzeczy i zeszli z dziećmi do schronu na godzinę. Jak to się skończyło, mówią to było straszne, a ja im odpowiadam, to wyobraź sobie, że takie coś dzieje się codziennie, co godzinę. I ty się mnie pytasz, dlaczego nie chcemy wracać do domu? To ucieło temat, już nie musieliśmy odpowiadać na zaczepki. Raz przeżyli to, co my przeżywaliśmy codziennie, i to wystarczyło. Pytam, czy chcą wrócić do domu? So, dom, 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 dom. Tak. Tak, jak tylko wróci do nas życie, jesteśmy przyzwyczajone, żeby żyć bez ogrzewania, bez gazu, bez elektryczności. Byleby tylko było spokojnie, bo wszystko da się odbudować. Ludzie są gotowi, by się zjednoczyć, pomagać sobie nawzajem. Jak to się mówi, jakie by nie były ruiny, to mój dom. I wszystko odbudujemy. My tego pragniemy i ludzie, którzy zostali, też tego chcą. Там картошку садіть! Картошку садіть! Дякую. 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 Я чечу Нікіта. психолог, польська гуманітарна акція, працюю з людьми, з взрослими і дітками. Ну, mm -hmm. no, проблема в тим, що, по-перше, это страх, э, uh, потому что в обществе сейчас есть напряжение, и люди эти вот сегодняшнем. Проблем є страх, напруження the... в the... całym the... społeczeństве. To frustruje te kobiety i nie pozwala im prowadzić normalnego życia. Problem w tym, że one boją się powtórki z tego, co było rok temu. Ale jeśli nawet do tego dojdzie, to nie będzie tak jak rok temu. Naszym zadaniem jest wprowadzenie do realnego życia tych narzędzi, które im dajemy. W konkretnych zachowaniach, w których można zastosować te techniki i widzieć, jak one działają i jak im pomagają. Nasze działania powodują, że spada napięcie, ludzie mogą rozmawiać ze sobą. Jak ludzie rozmawiają, sami sobie pomagają. Nadzieja jest taka, że ci, którym pomagamy, pójdą w świat i będą zmieniać innych ludzi i będą częściej zwracać się do specjalistów. если и зайдет такая потреба. Потом могут сами приходить осознанно, обращаться к специалистам, если есть необходимость. Иванова Марта, психолог Польской гуманитарной акции, работаю в паре с Никитой. Многие чувствуют уже эту необходимость и не боятся обратиться. Wielu ludzi już nie boi się zwrócić do psychologa. U nas są głównie kobiety, ale mamy nadzieję, że te kobiety, gdy wrócą potem do domu, pomogą także mężczyznom. Ta śrida, w której rosły chłopcy i dziewczynki z tego było wychowane w takim obrazie, że mężczyźni nie płaczą, mężczyzna silny. To pokolenie zostało wychowane w przekonaniu, że mężczyźni nie, mężczyźni nie płaczą. Mężczyzna ma być silny. Stąd ta bariera. W statystykach procent mężczyzn korzystających z pomocy psychologa zawsze będzie mniejszy. Normalnie zawsze w statystyce procent mężczyzn всегда будет mniejszy, to ok. Bo te niebajacze, że to ani nienormalne, że te reakcje i przeżywania, które nie spytały, to plocha, to nienormalna. Oni boją się, że są nienormalni, że te reakcje, te przeżycia, których doświadczają, są jakoś złe, nienormalne. W naszej psychiki nikt nie uczył, jak zachowywać się, kiedy na ciebie lecą bomby. Nie wiemy, co robić. Spontanicznie myślimy wtedy: Jestem nienormalny, bo się boję, bo jestem sparaliżowany, zachowuję się dziwnie. W takiej chwili najważniejsze to przeżyć, a potem wkracza do akcji psycholog i pomaga żyć. kiedy człowiek wyżył, już i pomagają im żyć jakościowo. I jeszcze jedno spotkanie, też w okolicach Dnipra, Zaporoża. Spotkanie zupełnie innego rodzaju. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Jelizabiewka i tutaj mamy centrum społeczne, miejsce spotkań, ludzi, którzy żyją w tej okolicy i dzisiaj świętują, bo jest jedno z najważniejszych świąt w ich kalendarzu. Co to za święto? O tym za chwilę opowiedzą. Dobry wieczór. Tak. Z Polski. <śpiewanie> U nas zawsze tak gwarnie, mówi koordynatorka ośrodka Kateryna Wasiliewna Żukowa. Na sali kilkanaście osób, mieszkańców Elizabetowki, wioski niedaleko Zaporoża, niedaleko Miasta Kamieńskie. To centrum jest dla nich bardzo ważnym miejscem spotkań, bo daje wytchnienie od presji wojny, od niepokojów, od strachu. Umożliwia rozmowy, umożliwia bycie razem, które jest tak ważne. Dziś święto zwane Maslena, czyli święto słońca. Dawne święto, ono się nazywa światło. Na Ukrainie ono nazywało się Dawno, dawno temu na Ukrainie ono nazywało się kołodziej. Brało się kłodę drewna, zakopywało w ziemi i ta kłoda wracała do świata jako słońce. Naleśniki symbolizują słońce, wareniki symbolizują księżyc. To święto trwa cały tydzień tuż przed Wielkim Postem. Pierwsze spotkanie, potem zagrywanie chłopców do dziewcząt. W środę się idzie do ziatia na bliny. Każdego dnia coś innego się robi. W poniedziałek odwiedza się rodziców żony, we wtorek rodziców męża. Codziennie je się naleśniki. W zachodniej Ukrainie a nazywają W zachodniej Ukrainie mówi się ciągle naleśniki, u nas to mleńcy, mówi Katarzyna. Ona sama pochodzi z okolicy Lwowa. Mhm. A tutaj mleńcy. I zobaczcie, to maslina przed wielkim postem daje się.

I tak będzie, pobaczcie, my перемożemy, bo my silni, my silna nacja, my Ukraińcy. Psycholog pani Stanisława Wysocka, jej tatuś Polak, przedstawia mi owoce pracy, rysunek złożony ze zbiorów bardzo jasnych barw. Z tych ludzi bije radość i optymizm. Pytam panią Stanisławę, jak to możliwe, po roku życia w stanie wojny? Jeśli ludzie będą tylko siedzieć i płakać, to im sił na to nie starczy. Po prostu. Jeśli nie będziemy się cieszyć chwilami pokoju, słońcem, jeśli nie będziemy się cieszyć wspólnotą, to po prostu umrzemy. A tak, to pomagamy jeden drugiemu, wspieramy się dobrymi emocjami, pomagamy sobie nawzajem. Mówi pan, że wyglądamy na ludzi cieszących się życiem. A co mamy płakać? Wspólnie czekamy na zwycięstwo i wspólnie będziemy radować się z wami, Polakami, bo wy byliście pierwsi, którzy podali nam rękę. Dziękuję. No nie lecz i nie płakać. Więc равно my będziemy na naszą pobjedę i my będziemy wszorówno obchodywać обязательно w miejsce z wami, bo wy pierwsi, którzy podali nam rękę. upomę.

Wszystko będzie dobrze, śpiewa Okean Euzy, Okean który pojawi się jeszcze dziś w raporcie o stanie świata. Darku, no właśnie, w nawiązaniu do tego, co słyszeliśmy przed chwilą co mówili bohaterowie Twojego reportażu to jest niesamowite. Po pierwsze, jak ten rok nauczył ludzi oceniać ryzyko i na ile to ryzyko jest realne albo nierealne, a po drugie, jak to jest żyć w ciągłym stresie? Bohaterki twojego reportażu mówią: jesteśmy przyzwyczajone, żeby żyć bez wody, gazu, elektryczności, byleby tylko było spokojnie. Wszystko da się odbudować no właśnie, wszystko będzie dobrze. Ja chciałem zapytać Cię o te motywacje ludzi, bo z tego materiału wręcz bije ta siła i niezłomność. Czy taką motywacją jest przeświadczenie, że Ukraina na pewno wygra tę wojnę? Wszyscy ci, z którymi rozmawiam w zasadzie w ten sposób, podchodzą do życia w tej chwili. Oczywiście to jest tak, że żadna wojna nie bierze pod uwagę potrzeb tego typu ludzi, z którymi ja rozmawiam, czy których w tej chwili państwo słyszeLI. Zanim nastanie pokój, z pewnością miliony ukraińców będą przeżywać tego typu dramaty, o których między innymi bomba była przed chwilą. I w tym sensie rola psychologów, rola terapeutów, rola ludzi, którzy pomagają im sobie z tymi dramatami jakoś poradzić, jest ogromna. Pamiętajmy, Ukraina jest krajem, w którym do niedawna, tak przynajmniej mówią mi tutejsi właśnie pracownicy organizacji humanitarnych zajmujących się pomocą psychologiczną, ludzie nie zgłaszali się do psychologów, ludzie nie wierzyli im, uważali, że jeżeli cierpię, to muszę to. Przeżyć sam. Rola psychologów w takich okolicznościach staje się bardzo ważna. To jest istotne również z ich punktu widzenia, bo oni traktują tą swoją służbę czy tą swoją pomoc, którą dostarczają ludziom jako część służby dla kraju. Ja tutaj rozmawiałem w zaporożu z członkami takiej organizacji PASMISZKA, czyli uśmiech, którzy pomagają właśnie również dzieciom, młodzieży. Jak i dorosłym radzić sobie z tymi stresującymi sytuacjami. I jeden z nich odpowiedział na pytanie, dlaczego to robisz, odpowiedział mi, dla zwycięstwa. Robię to po to, żebyśmy my wygrali tę wojnę. Czyli to jest takie niemalże zadanie bojowe. Oni to traktują jako część swojej służby dla kraju. Poza tym myślę, że bardzo trudno nam jest ocenić, jak bardzo. Zmienia się podejście ludzi, którzy przeżywają tego typu dramaty wobec samych siebie. Tutaj jeden z terapeutów, Nikita, mówił, że ci ludzie myślą, że są nienormalni, wydaje im się, że to, co przeżywają, jest nie do przyjęcia, to, co przeżywają, jest jakieś dziwne. Oni się czują jako obywatele drugiej kategorii. Inny z terapeutów mi mówi: Jestem po to, żeby oni nie czuli się jako obywatele drugiego sortu czy drugiej kategorii. Ja jestem po to, żeby im pomóc, żeby poczuli się w pełni ludźmi. Tyle Darek Rosiaka w studiu, Zbigniew Parafianowicz i Wojciech Konończuk. Dużo dziś w materiałach Darka Rosiaka o tej sferze emocjonalnej, psychicznej. I, I dobrze, że tak jest, bo my często o tym zapominamy, skupiając się na wiadomościach, statystykach, opiniach, liczbach, przewidywaniach, ocenach. A przecież nie mamy dostępu do tego, co dzieje się właśnie w głowach Ukraińców, ile tam bitew się toczy, bitew także przegranych, ale i wygranych. To teraz o innej emocji, o przebaczeniu, powiemy. Piotr Skwieciński, dziennikarz dyplomata, mówił w ciekawej rozmowie w poprzednim tygodniu w raporcie, że to, że nie możemy czy że nie chcemy przebaczyć Rosjanom, nie znaczy, że nie możemy próbować ich zrozumieć czy zrozumieć ich postępowania, ich ideologii. Zadam teraz pytanie o Rosję, właśnie. Czego my właściwie dowiedzieliśmy się przez ten rok o Rosji, mając nawet na względzie, że wojna nie zaczęła się przecież rok temu? Czego byśmy nie wiedzieli? Czego wy się panowie dowiedzieliście nowego, albo w jakich przekonaniach się utwierdziliście? Czego przez tę najnowszą odsłonę dowiedzieliśmy się też o Władimirze Putinie? To znaczy, to były raczej potwierdzenia pewnych przypuszczeń, czy też tez, które są zawarte między innymi w tej książce, którą wziąłem ze sobą do studia Włodzimierza Bączkowskiego. To, jest, to są pisma o Rosji, które zostały przypomniane przez Centrum Miroszewskiego. Bączkowski jest znanym, czy sowietologiem trochę zapomnianym. Sowietologiem to jest może trochę takie niewłaściwe określenie, bo to jest raczej termin nacechowany pejoratywnie. On jest po prostu wielkim znawcą Rosji, intuicyjnie, krótko po II wojnie światowej, zdefiniował najważniejsze cechy, które to wówczas Związek Radziecki, dzisiejszą Rosję definiują. No To się sprowadza w dużej mierze do tego, o czym już mówiliśmy, że Rosja to przede wszystkim mapa, to co, to, co powiedział mi w Charkowie w, w kwietniu ubiegłego roku na początku Serhij Żadan, czyli pisarz ukraiński, znawca też tego, tych procesów zachodzących na pograniczu rosyjsko-ukraińskim. Rosja to przede wszystkim mapa i Rosja to to przede wszystkim kłamstwo i iluzja. I to są, to są te pojęcia, które ta wojna przypomniała, które mocno wyostrzyła i która potwierdziła wszystkie te tezy, które zostały zawarte w, w genialnych pismach o Rosji Bączkowskiego. Wojciech ja Komańczu? się zgadzam, że, ta, że jeśli chodzi o politykę Rosji po 24 lutego ubiegłego roku, to ona potwierdziła nasze najgorsze stereotypy związane z agresywną, imperialną polityką Kremla. Nasze mam na myśli nie tylko polskie, także ukraińskie i to przy tym bardziej tej części społeczeństwa ukraińskiego, która zamieszkuje na Zachodzie, gdzie chyba nigdy nie było iluzji co do tego, jaka jest Rosja, ale też to patrzenie, sposób patrzenia na Rosję, ono się przeniósł z Zachodu także na Południe i na Wschód. Znaczy, pewne zmiany tożsamościowe, jakie zaszły, cały czas zachodzą w społeczeństwie ukraińskim, one są pewnie nieodwracalne, ale one w fundamentalny sposób zmieniają sposób to, jak Ukraińcy patrzą na, na Rosję. Na pewno też płynęła Przynajmniej po części na to, jak zachodnie elity, zachodnioeuropejskie, także po części społeczeństwa widzą Rosję. Myślę, że to, co my powinniśmy podkreślać, to, że to nie jest wojna Putina jednak bo czasami jest takie bardzo uproszczone spojrzenie, gdzieś tam w mediach zachodnich widoczne, że to Putin jest za całe to zło odpowiedzialny. To, to, to jest zbyt zbanalizowane. Jednak ta wojna ma wsparcie. Tu możemy się spierać, czy 50, czy 80% społeczeństwa rosyjskiego. Natomiast no, jest to agresja, która jest wspierana jednak przez, przez gro Rosjan. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Więc na dobrą sprawę zastanawianie się dzisiaj, w jakim stanie wyjdzie z tej wojny Rosja, jaka to będzie Rosja, kto tam będzie rządził, jaki będzie reżim polityczny w tym kraju, no to jest na tym etapie bez rozpisania wielu scenariuszy zupełne, zupełne wrażenie, wróżenie z fosu. Natomiast to też pokazuje, że Wbrew wielu pewnie zbyt optymistycznym oczekiwaniom, jakie były głównie na Zachodzie, że Rosja się może zmienić szybko, prawda, że ten okres po rozpadzie Związku Sowieckiego to był taki czas, kiedy zaczęła się budować nowa Rosja. Skąd są też no, porażka polityk y, państw zachodnioeuropejskich, jeśli chodzi o, o przekonanie, że Rosję można wiązać ze sobą ekonomicznie, prawda, czyli zmiana przez handel, jak to mówią Niemcy. To się zupełnie wywróciło. Rosja pokazała, że jeśli ktoś chce kogoś zmieniać, to raczej Rosja-Zachód, a nie odwrotnie. Ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz, też odwołam się do Kapuścińskiego, który w imperium w, też w jakiś bardzo taki lapidarny sposób sformułował istotę. Rosji po upadku komunizmu. On tutaj się powołuje na opinię azerskiego profesora, który przypomina, że Rosja po upadku komunizmu była jedynym podmiotem, który nie podjął realnej próby rozliczenia się z komunizmem, nie podjął w takiej realnej próby jakiegoś przepracowania tej traumy. I tutaj Kapuściński cytuje tego swojego przyjaciela z Baku, który opowiada o tych ludziach w Rosji po upadku Związku Sowieckiego, którzy tej traumy nie przepracowali, jako o ludziach, którzy nie chcą dobrze pracować i dobrze żyć, chcą źle pracować i żyć źle. I podkreśla ten rozmówca Kapuścińskiego, ot i cała prawda. I rzeczywiście tak do pewnego stopnia jest. Nieprzepracowanie przepracowanie tej w komunizmu, nie podjęcie nawet próby w jakiejś długotrwałej zrozumienia tego, co się działo w, 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 w Rosji w przed upadkiem Związku Sowieckiego, no owocuje właśnie takimi paroksyzmami, jak, jak wojna na Ukrainie. Skoro już sobie cytujemy klasyków, to ja też bym chciał jednego z nich zacytować, pewnie znacznie mniej znany niż Kapuściński, czy nawet Bączkowski, mianowicie Marian Zdziechowski, który był wybitnym polskim historykiem idei, znawcą filozofii rosyjskiej i rektorem przedwojennego Uniwersytetu Stefana Batarego w Wilnie. On mianowicie opisując postępowanie, działanie Rosji, twierdził, że taką jedną z kluczowych cech rosyjskich jest maksymalizm. I on mianowicie Zdziechowski pisał. To w takim jego tekście sprzed ponad 100 lat. Maksymalizm rosyjski sprowadza każdą kwestię do dylematu albo wszystko, albo nic. Z natury rzeczy maksymalizm przeistacza się w negację rzeczywistości, w ślepe, a okrutne w bezwzględności swojej, niszczelstwo we wszystkich zakresach porządku moralnego, społecznego i państwowego. I takie mam wrażenie, że ten, te dwa zdania. Sprzed ponad 100 lat, że one są pomocne też w rozumieniu tego modus operandi rosyjskiego dzisiaj, jakie obserwujemy na Ukrainie. Jak Gawriła Ardalionowicz pticyn. Jak być złym, to być złym do końca. Dokładnie tak. Czyli taki maksymalizm absolutny. Mówicie o Rosjanach. Czy to dotyczy też? Rosyjskich żołnierzy, czy tych żołnierzy, którzy idą na wojnę, jaką oni w ogóle mają teraz motywację? Bo na początku to chyba było tak, że wmawiano im, że idą walczyć z nazistami, że na miejscu przywitają ich kwiatami, ale przecież to są ludzie, którzy też patrzą, słuchają, wiedzą, co się stało z ich poprzednikami na froncie. Może nie zawsze z internetu, ale czasem z telewizji, często też z przekazów innych osób. No to musi demotywować. Czy oni znają odpowiedź na pytanie dzisiaj, o jaką Rosję walczymy, o jaki kraj? Takie pytanie też zresztą stawia magazyn Foreign Policy. Czy to ma być imperium, nie wiem, autokracja oligarchiczna, nowoczesna forma caratu? Oni wiedzą, o jaką Rosję walczą? Ta wojna na Ukrainie jest wojną kolonialną. To jest. W, 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 wyczerpuje pełną definicję. Zresztą liderzy separatystyczni z Doniecka, którzy w, w, byli cytowani, w, zdaje się, we wrześniu po tej udanej ofensywie pod Charkowem w, przez Financial Times, oni porównywali to nawet do XIX wiecznej w Wielkiej, Wielkiej Brytanii, która prowadziła swoje wojny kolonialne. I to jest na, na tym etapie. Tak chyba należałoby to definiować. Jeśli chodzi o stosunek żołnierzy do wojny, o lęk przed śmiercią, przed tym, co Rosjanie nazywają przymierzaniem trumny, to to jest perspektywa bardzo dynamiczna. To wyglądało inaczej w lutym, w marcu, czy nawet w kwietniu, a inaczej wygląda teraz. Po na przykład publikacjach Prigorzyna, który nie waha się wrzucać do, na, na telegram zdjęć stosów ciał wagnerowców, którzy zostali jednego dnia zabici pod bachmutem. To, to jest coś innego niż na przykład nawet kwiecień. Ja znowu się powołam na swoją rozmowę z Syrchiem Żadanem z Charkowa w, na początku kwietnia ubiegłego roku, który opowiadał mi, że e, oficerowie rosyjscy przekraczający granice. W, w, na północ od Charkowa mówili do mieszkańców ukraińskich miasteczek i wsi przed Charkowem, że trzy dni zdobędziemy Kijów, wrócimy tu i będziecie żyć tak jak w Rosji. Oni byli święcie przekonani, że niosą jakąś ideę i niosą jakiś porządek, który jest przez ludność zamieszkującą w Charków czy, czy miejscowości na północ od Charkowa, że jest to porządek, na który oni oczekują, który jest pożądany i którego oni by chcieli. A to było nieprawda. To było kolejne. Kolejna przesłanka, która pozwala założyć, że Rosja jest rzeczywiście kłamstwem po prostu. Ja mam obawy, czy rzeczywiście żołnierze rosyjscy w swojej większości w jakikolwiek sposób się nad tym zastanawiają. Czy po prostu wykonują rozkazy. Oczywiście może trupów rosyjskich, a Ukraińcy twierdzą, że już ponad 145 tysięcy rosyjskich żołnierzy zginęło. Nawet gdybyśmy tą liczbę przez dwa... Podzieli, to jest gigantyczna liczba strat sił rosyjskich, prawda? Znacznie większa niż choćby dziesięcioletnia wojna w Afganistanie. Więc myślę, że my mamy, Ukraińcy, my mamy nadzieję, że postępujące straty rosyjskie, że one jednak doprowadzą do większej refleksji zarówno na poziomie elit, jak i społeczeństwa rosyjskiego, może głównie społeczeństwa rosyjskiego. Właściwie po co jest ta wojna? To znaczy, po co my tam jesteśmy? to to będzie trudny proces. Także dlatego, że propaganda rosyjska już od wielu miesięcy wtłacza w rosyjskie głowy przekonanie, że oto mamy do czynienia z nową wojną ojczyźnianą. Tak Rosjanie nazywają drugą wojnę światową. Że oto to nie jest żadna wojna napastnicza ze strony Rosji, tylko to jest wojna obronna, bo, bo to Zachód przez Ukrainę próbował zawładnąć Rosją. To Putin bardzo wyraźnie w tym swoim wystąpieniu sprzed trzech dni powiedział, czy powtórzył właściwie. Więc to jest próba... Przek Znowu kłamstwo, jak, jak słusznie zauważył Zbigniew Parafianowicz, to jest próba przekonania społeczeństwa rosyjskiego do gigantycznego kłamstwa, które w jakikolwiek elementach nie, nie zbliża się do tego, jak, jak, wygląda, jak wygląda prawda. No Jest pytanie, na które nie ma dzisiaj odpowiedzi, ale od tego też zależy długość tej, tej wojny jak długo Rosjanie będą w to wierzyć. Na tym etapie trudno jest być optymistą. To poza pytajnikiem tutaj na razie stawiamy kropka, właściwie trzy kropki do naszych gości jeszcze wrócimy. Teraz połączymy się z Brukselą, gdzie jest Anna Słojewska, dziennikarka Gazety Rzeczpospolita, która w tym roku wojny także regularnie pojawiała się w programach raportu w tematach różnych, które jednak spaja jedno. To nasze największe europejskie dobro, nie boję się tak powiedzieć, czyli Unia Europejska. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówiliśmy wiele w raporcie i nie tylko o tym, jak zmieniają się Niemcy, jak zmieniają się Włochy, kraje bałtyckie. A czy Unia jako struktura państw ze swoim brukselskim ośrodkiem, który pani przecież tak dobrze zna i obserwuje na co dzień, jest inną strukturą niż rok temu? No, myślę, że. Wojna na Ukrainie doprowadziła do takich przesunięć wręcz tektonicznych w Unii Europejskiej. Bardzo często zresztą jakieś gwałtowne zmiany powodowane są jakimiś szokami zewnętrznymi. Ten szok to jest oczywiście brutalna, krwawa wojna. Myślę, że jest kilka takich dziedzin, w których Unia zmienia się, zmieniła się już i zmienia w takim kierunku, który jeszcze przed wojną wydawał się zupełnie nie do pomyślenia. Przede wszystkim rozszerzenie. I tutaj perspektywa rozszerzenia, perspektywa członkostwa zaoferowana Ukrainie, a przy okazji Mołdawii, pod pewnymi warunkami również Gruzji, no to jest propozycja, która wcześniej w ogóle nie miała szans na jakąś racjonalną dyskusję. Pamiętam za każdym razem, kiedy był szczyt Unia Ukraina i Ukraina. Prosiła o jakieś takie zdanie, choćby nie mówiące nawet o członkostwie, ale o jakiejś takiej myglistej perspektywie europejskiej. Zawsze to spotykało się z wielkim, wielkim niezadowoleniem części krajów z blokadą, bo ono obawiało się właśnie takich państwa, jak powiedzmy, Holandia. Czy Niemcy obawiały się, że to zostanie zrozumiane, właśnie jakaś obietnica negocjacji członkowskich, nawet w nieokreślonej przyszłości. I to się zmieniło pod wpływem wojny. W lecie ubiegłego roku Ukraina, i, i Mołdawia, i Gruzja dostały perspektywę członkostwa, ale przy okazji to też odblokowało negocjacje rozszerzeniowe z resztą Bałkanów Zachodnich. Wreszcie, po latach oczekiwania, Macedonia Północna i Albania dostały perspektywę, dostały status kandydata. Bośnia i Hercegowina też dostała status kandydata do Unii i rozpoczną się negocjacje. No więc to wszystko jest to są zmiany, które myślę bez, bez tej wojny byłyby niemożliwe. Ja też pytałem trochę o tożsamość Unii Europejskiej, czy o te zmiany w krajach tak zwanej starej Europy, czyli Europy zachodniej. Washington Post pisze Joe Biden przewodzi Europie. Z kolei Katia Adler w tekście dla BBC o niedawnej wizycie Joe Bidena w Europie pisze, że wiceminister spraw zagranicznych Andrii Melnik Świętował, jak to określił, obecność naszego głównego partnera. W tym tekście też pojawia się pytanie, czy to nie powinna być Europa. No, w tym tygodniu stosunkowo mało się jednak mówiło o Europie, w szczególności właśnie o tej Europie Zachodniej. Mało mówiło się o Niemczech, mało mówiło się o Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii. Także o Unii jako takiej, jako całości. Powinno się mówić więcej? Ale to jest akurat taki tydzień są tygodnie, kiedy mówi się wyłącznie o Unii. To jest specyficzny moment. Biden przyjechał do Warszawy, przyjechał do Kijowa. Ameryka oczywiście daje najwięcej broni. Bez Ameryki ta, ta wojna byłaby dawno przegrana. No ale bez Unii sądzę tej wojny, czy tego oporu Ukraińców po prostu by nie było. To znaczy ich motywuje, ich mobilizuje. Jednak zresztą sam Załęski to mówi, że on potrzebuje perspektywy członkostwa w Unii po to, żeby zmobilizować swoich żołnierzy. Więc no myślę, że to jest jest akurat taki, że są takie momenty, w których oczywiście o NATO czy o Stanach Zjednoczonych mówi się więcej, ale to Unia jest tym głównym punktem odniesienia dla Ukrainy. I myślę, że też o tych, jeśli chodzi o te zmiany, czy Joe Biden przewodzi Europie. Nie, no, absolutnie nie. No. Myślę, że to są też takie trochę złudzenia części, być może jakichś elit politycznych w Polsce. Nie, no, znaczy w Europie, w Unii Europejskiej ciągle najważniejsze są Niemcy i Francja, ale niewątpliwie ta wojna troszkę przesuwa się od tych ciężkości. Niewątpliwie kraje Europy Wschodniej, takie jak Polska, ale także kraje bałtyckie zyskują na znaczeniu, ponieważ ich zdanie na temat Rosji okazało się być słuszne. A po drugie, no jednak one w zupełnie nieproporcjonalny sposób pomagają Ukrainie i wojskowo, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców i też są taką krajami awangardy, jeśli chodzi o, o, o politykę wobec Rosji, jeśli chodzi o przyjmowanie sankcji, niezależnianie się od Rosji i tak dalej. Więc tak, na, na pewno ta wojna przesunęła trochę środek ciężkości w Unii Europejskiej, ale to nie jest tak, że Ameryka przewodzi Europie. Tak na pewno nie jest. A czy możemy powiedzieć, że Europa w trakcie tego roku udowodniła, że jest solidnym partnerem Ukrainy? Tak, myślę, że udowodniła na 100%. Po pierwsze pakiety sankcji wobec Rosji, które jednak są bardzo kosztowne dla... Dzisiaj już ma być, czy został już chyba przyjęty dziesiąty pakiet sankcji wobec Rosji, ale najważniejsze z nich to są oczywiście te sankcje, które prowadzą do uniezależnienia się od rosyjskiej energii. Są nie tylko sankcje, bo też częściowo sama Rosja po prostu odcięła Unię Europejską od gazu, jakby każąc Europę za, za pomoc dla Ukrainy. No to są bardzo kosztowne ruchy, przecież rosną, świetnie też widzą Polacy, jak rosną ceny energii. I to jest ta, ta cała próba niezależniania się gospodarczego od, od Rosji jest, jest kosztowna i mimo wszystko Europa to robi. To jest ta perspektywa rozszerzenia, o której powiedziałam, otwarcie się na Ukrainę, która jest jednak krajem Biednym i krajem wielkim, i którego integracja w, do, do Unii będzie bardzo trudna i bardzo kosztowna, ale jednak jest do tego gotowość. Pytanie oczywiście perspektywę czasową, ale już, że tak powiem, te drzwi zostały otwarte. Plus to jest oczywiście cała pomoc wojskowa dla Ukrainy, mimo że mniejsza oczywiście niż, z oczywistych powodów niż ze strony Stanów Zjednoczonych, ale jednak przecież te kolejne tabu padają, prawda? Kolejne rodzaje broni, ostatnio czołgi zostają już są dostarczane. Mowa jest o, o samolotach o jakiejś obronie przeciw. Rakietowi. A to wszystko są potrzebne pieniądze, do tego wszystkiego są opróżniane magazyny broni, która ma przecież służyć obronie samych krajów Unii. I jednak politycznie, mimo, mimo pewnych obaw na początku, że owszem, w Unii są przecież kraje bardzo sprzyjające Ukrainie i niechętne Rosji, ale są też ci odwieczni przyjaciele Rosji, jak choćby właśnie Włochy czy Grecja, czy nawet. Pod pewnymi względami Niemcy, no ale okazało się, że w, tym, w, tym, w kontekście tej wojny Unia jest bardzo jednolita. Tutaj głównie problemem jest Węgry, ale koniec końców ten opór weto-węgierskie w różnych sprawach udaje się jakoś przewalczyć. Ja chciałem jeszcze nawiązać do sankcji, o których Pani wspomniała, bo to chyba nie jest jednak aż tak oczywiste. Magazyn Polityko pisze w tym tygodniu, że zachodnie sankcje nie powstrzymały wojny, że tak właściwie nie przetrąciły rosyjskiej gospodarki. I to jest zresztą głos nie tylko mag Magazynu Polityko, bo tak twierdzi też y, wielu ekspertów, rok po inwazji Rosji na Ukrainę, europejskie rządy nawet kwestionują ich wpływ na gospodarkę agresora. Dochodzą też sygnały, czy nawet opracowania ekonomistów, z których wynika, że rosyjska gospodarka no właśnie radzi sobie całkiem dobrze, mimo tych kolejnych i kolejnych pakietów sankcji. Czy Unia jest świadoma, że jej największy instrument nacisku, jak się wydaje, on jest nieskuteczny, a przynajmniej nie jest skuteczny tak, jak mógłby być? Tutaj obraz jest bardzo skomplikowany. Nigdy od początku nie było powiedziane, że sankcje mają zatrzymać wojnę bo to jest po prostu niemożliwe, z wielu różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że Rosja przez kilka lat przygotowywała się do tej wojny, przestawiła się na tory autarkiczne, czyli tory samowystarczalności gospodarczej i jest w stanie przetrwać kilka lat w izolacji powiedzmy od świata, ale nawet bym w izolacji od zachodu, bo przecież reszta świata tych sankcji te sankcje niekoniecznie powiela. I to jest drugi powód i to od początku było wiadomo, że przecież takie kraje jak Chiny, Indie czy Afryka, czy Ameryka Południowa nie dołączą do zachodu, nie dołączą do do Stanów Zjednoczonych, do Unii, do Kanady, do Japonii i nie, nie, nie będą tych sankcji stosować, więc nigdy te sankcje nie były pomyślane, żeby zatrzymać wojnę. Te sankcje były pomyślane, żeby długoterminowo osłabić, zdolność gospodarki rosyjskiej do wywoływania kolejnych wojen, czy do no, po prostu do produkowania no, nowoczesnego sprzętu, w tym wojskowego, ale oczywiście tu chodzi o, o samoloty, o samochody, o wszelkiego rodzaju inny sprzęt jakiś mechaniczno-elektroniczny, ale w średnim okresie chodzi tutaj o sprzęt wojenny, więc to jest to jest, jak mówię, znaczy po pierwsze, nie, nie da się tymi sankcjami zatrzymać wojny. Po drugie, Rosja się przygotowywała do tej wojny, zgromadziła rezerwy, zgromadziła jakieś możliwości własnego utrzymywania się. Są państwa, które nie przestrzegają sankcji. I wreszcie yy, najważniejsze jest to, że najbardziej bolesne dla Rosji są sankcje energetyczne, a tych Unia nie wprowadziła i nie była w stanie wprowadzić od razu. Wprowadzała je stopniowo na węgiel, czyli ten najmniejszy, najmniej dochodowy nośnik energetyczny rosyjski wprowadziła w połowie roku gazu stopniowo się pozbywała. W grudniu wprowadziła sankcje na ropę. Więc myślę, że być może w tym roku zobaczymy jakieś, jakieś większe, znacznie większe turbulencje w gospodarce rosyjskiej niż to, co było w roku ubiegłym. Pani Anno, Unia Europejska. Jak wiemy, powstała z gruzów II wojny światowej. To był od zawsze projekt pokojowy. To właściwie była, czy jest takie mocarstwo soft power, poza potencjałem gospodarczym oczywiście? Czy wojna w Ukrainie sprawia, że ta ideologia nadal jest obowiązująca? Tutaj trochę zmieniają się, myślę, priorytety, choćby to, że Unia po raz pierwszy w historii dostarcza broń jakiemuś krajowi trzeciemu ogarniętemu wojną, bo, bo przecież to nie tylko pojedyncze kraje, ale też Unia z unijnego budżetu finansuje dostawy broni. Teraz mówi się poważnie o tym, żeby Unia wspólnie kupowała amunicję w krajach trzecich, na przykład, nie wiem, Korei Południowej i przekazywała ją Ukrainie, ponieważ w unijnych magazynach już aż tak dużo tej amunicji nie ma. To jest zdaje się, estoński pomysł. Tak, to jest estoński pomysł popierany przez Komisję Europejską i przez coraz większą liczbę krajów. No i też mówi się o tej. To już przed wojną mówiło się tej takiej. Z autonomii strategicznej Unii, ale to oczywiście ma, ma różne strony, dlatego że tego zawsze chciały, na przykład Francja, ale Polska i kraje Europy Wschodniej są trochę sceptyczne wobec tego, bo uważają, że to, że to jest gra obliczona na uniezależnianie się od Stanów Zjednoczonych, a jednak w kluczowych momentach, to znaczy w takich momentach wojny, a nie pokoju, to Stany Zjednoczone są tym, tym głównym dawcą wsparcia, głównym dawcą. Głównym gwarantem stabilności w Europie Wschodniej. Więc myślę, że tutaj na pewno jest dyskusja o tym, żeby więcej na obronność wydawać, więcej razem wspólnych projektów obronnych. Robić, ale z drugiej strony coś, co wydawałoby się może logiczne, że oto Unia powinna stać się mocarstwem również wojskowym. To wydaje mi się, że to nie nastąpi głównie zresztą z powodu oporu Polski i krajów naszego regionu. Jakie właściwie teraz stoją priorytety przed Europą, przed Unią na ten rok? Bo przed zimą mówiło się, najważniejsze będzie, żebyśmy przeżyli zimę, żeby zima nie była sroga, żeby nie zabrakło gazu, węgla, elektryczności. Oczywiście mieliśmy trudne momenty. Chyba najtrudniejsze było, czy jest przełknąć wysokość rachunków za elektryczność. Ale generalnie Europa dała radę. Przed wojną była zależna w około 40% od rosyjskiego gazu, teraz jest w 15%. Ale no właśnie, na czym teraz należy się skupić? To jest właśnie ta pomoc militarna? Moim zdaniem to jest ciągle energia. Dlatego że już nawet przed tą zimą mówiono, że tę zimę przetrwamy, dlatego że było wiadomo, że są wysokie bardzo zapasy gazu zbudowane. Są ogromnym kosztem, bo. Gwałtownie wzrosły ceny gazu jesienią ubiegłego roku, kiedy właśnie odbudowano, kiedy wypełniano magazyny gazu w Europie. I wiadomo było, że tę zimę przetrwamy. I tak naprawdę wyzwaniem już wtedy, mówiono, będzie kolejna zima. Dlatego, że prawdopodobnie ten udział rosyjskiego gazu, to co pan powiedział, teraz jest 15%, on prawdopodobnie spadnie do jakichś minimalnych zupełnie udziałów. Więc to, to będzie duże wyzwanie bardzo dla Europy. Druga sprawa to jest oczywiście kwestia pomocy wojskowej dla Ukrainy, żeby doszło do jakiegoś przełomu, żeby doszło, no żeby ta wojna po prostu nie ciągnęła się kolejnymi latami, żeby jednak umożliwić zawarcie pokoju, ale na warunkach Ukrainy, na warunkach, które podykuje, podyktuje prezydent Załański. No i myślę, że wyzwaniem to jest wielkie też wyzwanie finansowe. Ukrainę trzeba będzie odbudować. Oczywiście za pieniądze unijne nie da się jej odbudować. Przed ofensywą jesienną rosyjską, która jak wiemy, której głównym celem było niszczenie infrastruktury, to to generuje ogromne koszty, jeśli chodzi o odbudowę. Jeszcze przed tą ofensywą mówiono, że odbudowa Ukrainy to nawet będzie tam z pół biliona dolarów. Tak różne instytucje międzynarodowe szacowały. No myślę, że teraz trzeba będzie dodać do tego trochę pieniędzy. Nikt Żadne pojedyncze państwo, żadna pojedyncza instytucja finansowa tego nie są oferuje. Potrzebno mieć jakiś cały schemat z udziałem Unii, Stanów Zjednoczonych, Banku Światowego i wreszcie firm prywatnych. No ale na pewno Unia będzie musiała sięgnąć głębiej do kieszeni i, i jakoś zreformować swoje finanse. Może, może, może poprosić o kolejne, o kolejne wkłady finansowe ze strony państw członkowskich, może wyemitować dług. Ukrainę trzeba będzie odbudować i Unia zobowiązała się, że będzie liderem tego procesu. Anna Słojewska, dziennikarka Gazety Rzeczpospolita z Brukseli, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A we Lwowie jest wciąż Darek Rosiak. Darku, rozmawiamy o Europie i o tym, jak zmienia się Europa, a jak Ukraińcy podchodzą do Europy, do Stanów Zjednoczonych, do tak zwanego Zachodu, szczególnie ci ze Wschodu. Ale nie tylko. Przecież oni także słuchają, co mówi Berlin, jak trudno zmienia swoje stanowisko, swoje podejście do wojny, że im dalej na zachód Europy, to właściwie tym trudniej z tym zrozumieniem skali czy dramatu Ukraińców, ich dramatu, a jednocześnie przecież oni o takim zachodzie marzą, o takim życiu jak we Francji, w Hiszpanii czy w Portugalii, a może nie marzą. Zachód jest z pewnością, zwłaszcza dla ludzi z centralnej czy z zachodniej Ukrainy, punktem odniesienia. Ale to jest, pamiętajmy, też czas, kiedy bardzo rośnie poczucie własnej wartości wśród Ukraińców. Wracam do tego, o czym wcześniej mówiłem. Na początku wojny mało kto na nich liczył. I eksperci, i tacy fotelowi eksperci, i eksperci. Którzy zajmują się prognozowaniem polityki zawodowo, mówili, że Rosja wygra tę wojnę w ciągu kilku dni i nie wygrała. I znowu wracam do tego, przeceniamy czasami znaczenie czynników politycznych czy geopolitycznych, nie doceniając bardzo ważnego czynnika, jakim jest człowiek. Po prostu, gdyby nie opór Ukraińców, gdyby nie postawa konkretnych ludzi, ludzi z nazwiska, ludzi o których wiemy, tych, którzy bronili Azowstali w Mariupolu, tych, którzy wysłali wiadomo, gdzie rosyjski okręt bojowy, który potem został zatopiony przez Ukraińców, gdyby nie ci konkretni ludzie, to ta wojna mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. Gdyby nie, na przykład, prezydent Zełański. Gdyby wyjechał prezydent Załoński do Lwowa na początku wojny, mielibyśmy zupełnie inną sytuację w tej chwili. Być może mielibyśmy defiladę dzisiaj wojsk rosyjskich w Kijowie. I to jest, wydaje mi się, taki znaczący paradoks, bo ta wojna pokazuje Ukraińców, z jednej strony, jako naród ogromnie doświadczony cierpieniem, a z drugiej, jako naród bardzo silny, bardzo zdeterminowany. Z jednej strony cierpienie, z jednej strony obawy przed przyszłością, z drugiej wiara w siebie. Mam nadzieję, że w tej rozmowie, na którą Państwa zaproszę w tej chwili, to będzie słychać. Mój rozmówca ma na imię Maksim. Czasem żartuję, że jestem podwójnym uchodźcą wewnętrznym. Po 2014 roku uciekłem z Gorliwki do Bachmutu, Mieszkałem tam 8 lat i po rozpoczęciu przez Rosjan pełnoskalowej inwazji przyjechałem tu, do Lwowa, gdzie pracuję w biurze Polskiej Akcji Humanitarnej. Tell us about the life in in these areas. From 2014, Opowiedz nam o doświadczeniach życia ludzi na tych terenach od roku 2014 do 24 lutego ubiegłego roku. Jak żyło się do czasu rozpoczęcia inwazji? To zależy od miejsca, odległości od tzw. linii kontaktowej czyli frontu. Na przykład ja mieszkałem w Bachmucie i w tym mieście wszystko było ok. To było sprawnie rozwijające się miasto, przyjemne do życia. Były inwestycje, lokalna społeczność była bardzo aktywna, działały organizacje pozarządowe. A to było miasto położone zaledwie 30-40 kilometrów od linii kontaktowej. Bezpieczne, normalne, bardzo piękne miasto. Mówiło się na Bachmut „miasto róż, bo tam rośnie dużo róż. Moja rodzina również mieszkała tam przed inwazją i byliśmy tam szczęśliwi. Kiedy byłem studentem, grałem zawodowo w siatkówkę, a po zakończeniu studiów i kariery siatkarskiej zacząłem pracować w organizacjach humanitarnych jako koordynator pomocy psychologicznej i społecznej. Pracowałem głównie z dziećmi i młodzieżą dzieci używają, z różnymi inicjatywami, z... Jedną z rzeczy, która najbardziej I, mnie uderzyła, gdy rozmawialiśmy z ludźmi z regionu donieckiego, yeah. był ich strach przed tym, yeah. że to wszystko, co przeżyli, może się powtórzyć. Czy to jest yes. także twoje doświadczenie, twoich przyjaciół, ludzi, którzy musieli uciekać run, i to run, dwa razy? they kind of live all the time in fear that this may happen again yeah yeah that's really experience of uh, like my friends uh, who i know for a long time that's also experience of uh, my family like maybe for you. tak to jest doświadczenie ludzi których znam od dawna to doświadczenie mojej rodziny Kilka dni temu moi rodzice znów stracili mieszkanie w Bachmucie. Zostało zniszczone w ostrzale artyleryjskim i nie mają już mieszkania. I to jest przypadek wielu ludzi. Nie wiedzą, co teraz mają zrobić, jak znaleźć nowe mieszkanie, czy będą w stanie wrócić do miasta, w którym żyli. Przecież oni nie chcą być uchodźcami. Kochają miejsca, w których żyją. Wielu z nich chce wrócić do swoich miast, jeśli tylko nadarzy się możliwość. Teraz nie wiedzą co robić i pytania się nie kończą. Powiedzmy, że są w jakimś nowym miejscu, ale czy jesteśmy tu bezpieczni? Czy mamy tu odbudowywać życie? Czy znowu coś się wydarzy i będziemy musieli znów wyjeżdżać? Nikt nie wie. I ta niepewność wpływa na ich emocje. Wszyscy ludzie żyją w napięciu. To jest niezwykłe doświadczenie, kiedy musisz uciekać tylko z tym, co jesteś w stanie zabrać w ręce. I to staje się całym twoim dobytkiem. One day you can just take what you can take by hands. I to because, wszystko, co możesz moved Czy to właśnie przytrafiło się do? tobie? Tak, to jest właśnie mój przypadek. Wyjeżdżając z Gorliwki do Bachmutu, mieliśmy tylko kilka walizek. Potem, jak wyjeżdżaliśmy z Bachmutu, mieliśmy jeszcze mniej rzeczy, tylko te najważniejsze. Have you considered Czy rozważałeś wyjazd z Ukrainy? O, oh, you know that's um... To bardzo trudne pytanie. Nie chcę tego robić. My tu czujemy się u siebie w domu. Myślę, że ludzie widzą, jak silne jest nasze społeczeństwo. Ukraińcy to silni ludzie, którzy potrafią się zorganizować i robić wspólnie różne rzeczy. To jest dobry moment dla kraju. Wielu ludzi chce tu mieszkać i mnie to się bardzo podoba. Jestem pewny, że po wojnie jeszcze więcej ludzi będzie chciało tu żyć. Nie tylko ci, którzy będą wracać. Również inni zainteresują się, co to za kraj, co to za ludzie ci Ukraińcy, jak się organizują, jak wspólnie żyją. Chodzi ci o to, że Ukraina to w tej chwili dobra marka? To jest bardzo popularny kraj. Oczywiście popularny ze złego powodu, z niefortunnego powodu. Nawet jeśli tak wielu z was jest nieszczęśliwych i to widać, w jakim stresie znajduje się ten kraj, wszyscy powtarzają: jesteśmy silni, jesteśmy Ukraińcami, zwyciężymy. Czy to jest moment, Ukrainskiego narodu, we are strong, we will win, the victory will be ours. Do you think this is the time when the Ukrainian nation, as a matter of fact, is being built? Um, hmm. To be honest, it's a very difficult question because I suppose like our nation was built a lot of times ago, like. No nie wiem, nasz naród powstał dawno temu, nie zapominaj o rusi kijowskiej. Dla mnie to jest czas, kiedy rozumiemy, że możemy zrobić więcej, niż udało się osiągnąć wcześniej. To czas, kiedy rozumiemy, jak wiele jest w nas siły. Naród ukraiński narodził się bardzo dawno temu, ale teraz rozumiemy jak wielki potencjał w nas tkwi i możemy odnieść sukces jako naród i kraj i osiągniemy go. Out of this misery comes a lot of trust in yourself, as I understand, this is what you're saying. Z tego nieszczęścia rodzi się Wasza wiara w samych siebie. Tak rozumiem Twoje słowa. Idea nowoczesnej Ukrainy, która chce być częścią Zachodu, częścią cywilizowanego świata. Yeah, yeah, that's That's, again, that's as for me. Dokładnie tak. Chodzi o nowoczesną cywilizację, o ludzi, którzy chcą być wolni i to wszystko. Te kierunki geograficzne nie są tak ważne. Chodzi o ludzi żyjących swobodnie we własnym kraju, decydujących o sobie samych, którzy chcą być szczęśliwi w miejscu, gdzie żyją. Rosja nie to disappear. You know, you may win the war, and I hope you will win the war, but Russia is not going to disappear. You will always have a neighbor who is unpredictable. Rosja nie zniknie. Możecie wygrać wojnę i mam nadzieję, że wygracie, ale zawsze będziecie mieli sąsiada, który jest nieprzewidywalny. Może Putin odejdzie, ale Rosja nie odejdzie. Niektórzy porównują przyszłość Ukrainy do Izraela. Kraju żyjącego w ciągłym zagrożeniu. Czy myślisz, że los Ukrainy może być właśnie taki i musicie przygotować się na tego typu życie w ciągłym napięciu? Um, that's, to jest trudne do because zwłaszcza dla mnie, ponieważ nie wiem, jak ludzie żyją w Izraelu. Słyszałem tylko o tym. Szczerze mówiąc, trudno mi powiedzieć, bo nie znam Izraela. To pewnie jedna z możliwości. Można sobie wyobrazić, że takie zagrożenie będzie ciągle z nami obecne, nawet w czasie pokoju. W takiej sytuacji pomoc psychologiczna będzie jeszcze bardziej potrzebna, ale nie da się przewidzieć przyszłości. Niewielu ekspertów przewidziało pełnoskalową inwazję. Większość uważała, że jej nie będzie. Musimy skupić się na tym, co mamy teraz, robić to, co możemy teraz. A problemy przyszłości rozwiążemy później. Jestem pewny, że gdy nastanie pokój, poradzimy sobie z nim. As much as we can at this moment for this period and I believe that we will figure out in the future what will be and especially if it would be peaceful time, I totally sure that we will figure out with Twój bohater Maksim mówił o przywiązaniu do Ukrainy. Czy to jest tak, że wszyscy Ukraińcy dziś na wschodzie są zdecydowani walczyć za swój kraj? Czy to pośrednio, czy bezpośrednio? Bo przecież edukacja, wsparcie w domu, pomoc żołnierzom, czy nawet ta pomoc psychologiczna, o czym wspomniałeś, to też jest przecież walka. Według najnowszego sondażu agencji Rating Group, co przytaczał m.in. ośrodek studiów wschodnich e, ostatnio, 97% Ukraińców jest wrogo nastawionych do Rosji. Czy to widać na miejscu, że tak jest? Bardzo trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno, jeśli ten ośrodek podaje taką liczbę, to chciałbym wiedzieć, czy badani byli również ci Ukraińcy, którzy znajdują się w tej chwili po wschodniej stronie frontu, ci, którzy znaleźli się pod rosyjską okupacją i ci, którzy żyli w ogóle w tamtym rejonie przez cały czas. To jest tak, że my, Badamy postawy przede wszystkim na tych terenach, do których mamy dostęp. Również na wschodzie, gdzie ludzie uciekają z miejsc okupowanych przez Rosję i tutaj nie ma żadnych złudzeń. To znaczy, tutaj jest oczywiste, że w zasadzie no nie, nie spotyka się ludzi, którzy mówią o tym, że czekamy na Rosjan. Ale pamiętajmy, że jest mnóstwo Ukraińców ze Wschodu, którzy identyfikowali się z Rosją w przeszłości. To jest. Także oczywiście po 2014 roku to się zmieniało, ale do dzisiaj są tacy, którzy czekają na ich przyjście. I pamiętajmy o tym, że według Organizacji Narodów Zjednoczonych, UNHCR, ponad milion Ukraińców uciekło do Rosji i z jednej strony, oczywiście to. W żaden sposób nie zmienia faktu, że Rosjanie wywożą ludzi wbrew ich woli, ale bywa też inaczej. Ukraińcy mają rodziny w Rosji, mają związki z tym krajem od, od wieków i o tym trzeba pamiętać. Zdając sobie sprawę z tego, że nie mamy dostępu do tych ludzi. Ja nie rozmawiałem z nikim, kto popiera Rosję. Nie znalazłem nikogo takiego. Natomiast w Ukrainie są takie osoby, i tak jak mówiłem, to się bardzo zdecydowanie zmieniło od 2014 roku, a po 24 lutego to już jest proces, który przybrał charakteru lawinowego, można powiedzieć, bo nie wiem, Hersoń był miastem z ludnością rosyjską języczną, po wejściu Rosjan ludzie codziennie wychodzili na ulicę i stawali naprzeciw czołgom, ryzykując życie z ukraińskimi flagami. Mariupol, Odessa, Bachmut to są dziś miejsca, symbole oporu Ukraińskiego, nawet jeśli w nim również pozostali, czy może wyjechali już stamtąd zwolennicy Rosji. Ja może jeszcze opowiem tylko taką bardzo konkretną historię. Kilka dni temu pojechaliśmy do takiej miejscowości Mirowe. To jest wioska, w której właściwie są domy, biegnie przez nią szosa, jest ogromny kolektor zbożowy, bo to są w ogóle tereny, Rolnicze tereny, po których można jechać 50 kilometrów i właściwie widzi się tylko i wyłącznie pola z Czarnoziemem, wspaniałą Ziemią. Poszliśmy do domu państwa Koroguckich, zresztą zdaje się, że pan gospodarz ma jakieś korzenie polskie. Pani Maria, Rosjanka, żyjąca w Ukrainie od 50 lat, ale dzieci wyjechały do Rosji. Jakiś czas temu syn uczył się w szkole wojskowej w Estonii. No co to oznacza, że za czasów Związku Radzieckiego on się uczył w szkole wojskowej w Estonii? To znaczy, że był żołnierzem w czasach Związku Radzieckiego, a w tej chwili albo walczy, albo jest na emeryturze. Albo będzie walczył jeszcze. Albo jeszcze będzie walczył. Nie wiem, w jakim jest wieku, bo tutaj te, te rozmowy gdzieś tam się urywają. To znaczy, to nie jest łatwe mówić. Osobom, które mają związki z Rosją, właśnie o nich. Ci państwo, nie wiem, tęsknią za złotym jakimś wiekiem, kiedy wszystko działało, kiedy chodził autobus do Tomakiwki, to jest większe miasto w regionie, kiedy pomidory były tanie, kiedy we wsi była szkoła. Dzisiaj na ich ulicy, która ma kilka kilometrów, zostało jedno dziecko, wszystkie dzieci wyjechały. To są przeżycia dramatyczne dla nich, które wiążą się z tym, że Część z tych ludzi jest, jest jakoś emocjonalnie rozdarta. Jestem tego pewny. Wydaje mi się, że to ciągle jest obecne w Ukrainie. To nie jest tak, że cała sprawa jest całkowicie jednoznaczna, jeśli chodzi o ich stosunek do Rosji. A w studiu niezmiennie Zbigniew Parafianowicz i Wojciech Konończuk. Mówił Darek Rosiak o podejściu Ukraińców do Europy, mówiliśmy też o podejściu do Rosji, ale jeszcze o tej Europie. Kiedyś Henry Kissinger, wówczas sekretarz stanu USA. Ponoć nieco pogardliwie zapytał się, do kogo ma zadzwonić, chcąc porozmawiać z całą Europą. Do kogo dziś, w czasie wojny w Ukrainie, byście, drodzy goście, zadzwonili w pierwszej kolejności? Wydaje mi się, że najwłaściwsze adresy i najwłaściwsze telefony to są telefony przywódców i ministrów polskich, czyli kraju, który jest najbliżej. Tej wojny i który odgrywa y, ogromną rolę jako hub logistyczny, jako państwo, które ma niezłe zrozumienie tego, co, 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 co dzieje się na Ukrainie. E, ta koalicja państw, które są skłonne e, bezapelacyjnie pomagać Ukrainie, koalicja złożona, tutaj europejska, złożona z, z Polski, państw bałtyckich i Wielkiej Brytanii przede wszystkim, no to, jest, to, 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 to są właściwi adresaci pytań i próśb, czy prób odpowiedzenia na pytania, co się, co się w tej wojnie dzieje. W, ta współpraca w ramach tego sojuszu polsko-bałtycko-brytyjskiego, ona ma ogromne znaczenie i to jest w zasadzie już po roku wojny, no to jest już wydarzenie historyczne, ta, 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 ta współpraca i ten sojusz. Także jeśli miałbym polecać numery osób, do których należy dzwonić, to to są Polacy i Brytyjczycy przede wszystkim. Wojciech Konajczuk, do kogo by zadzwonił? Trudno się z tym nie zgodzić, ale zarazem też pewnie łatwiej jest powiedzieć, do kogo, do kogo nie należałoby dzwonić. Wbrew pozorom, ani do Berlina, ani do Paryża. Dlatego, że szczególnie w pierwszej połowie tej, w pierwszej fazie tej wojny, te dwie potęgi ekonomiczno-polityczne Unii Europejskiej nie pokazały przywództwa. Czyli czegoś, co było takim naturalnym oczekiwaniem ze strony pewnie większości społeczeństw Unii Europejskiej, okazało się, że to przywództwo jest w innej części kontynentu, znaczy na wschodniej flance. W państwach bałtyckich, w Polsce także postawa Czech czy Słowacji jest tego, tego świetnym przykładem. Skandynawowie do tego również dołączyli. I oczywiście poza unijne także Wielka Brytania, no i tutaj na pierwszym planie jednak Stany Zjednoczone. Czyli trudno mi sobie wyobrazić zarządzanie tym konfliktem ze strony Zachodu bez przywództwa amerykańskiego. To też tylko znowu pokazuje, że jakiekolwiek dyskusja, Dyskusje dzisiaj, dzisiaj czy wczoraj, czy pewnie też jutro, na temat strategii autonomii strategicznej w sferze bezpieczeństwa Unii Europejskiej są absolutną fantazją, bez jakichkolwiek podstaw do tego, bo Unia Europejska nie byłaby w stanie dzisiaj się obronić, nie byłaby też w stanie aktywnie zareagować na tę wojnę bez przywództwa Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony, potwierdzeniem tego jest też. E, Pomoc, jaka trafia na Ukrainę 24 lutego ubiegłego roku, bo tu się okazuje, że jak porównamy skumulowaną pomoc instytucji unijnych i państw Unii Europejskiej, to ona jest znacznie niższa niż to, co dostarczyły i dostarczają Ukrainie Stany Zjednoczone. To nie jest dobra, myślę, sytuacja, bo to jednak USA są państwem pozaeuropejskim, ale to znowu pokazuje, jak trudno byłoby nam wszystkim, także tutaj nam w Polsce, bez, bez wsparcia amerykańskiego. Zarazem, oczywiście, rola Polski w ciągu ostatniego roku bardzo widocznie wzrosła. Rosła. Nie tylko dlatego, że mogliśmy powiedzieć, a nie mówiliśmy co do tego, co się wydarzyło w ubiegłym roku, ale też jeśli chodzi o to, w jakim stopniu polskie elity, i tutaj warto podkreślać konsensus ponadpartyjny w Polsce. To, to nie jest częste w naszym kraju, więc tym bardziej warto pod, podkreślać, że tutaj niezależnie od tego, kto ma jakie poglądy polityczne, reakcja była identyczna. Rozmawialiśmy z Anną Słojewską o Unii Europejskiej jako no, projekcie pokojowym, właściwie od zawsze, za który bezpieczeństwo w dość dużym stopniu odpowiadają Stany Zjednoczone i w którego tworzeniu brała udział przede wszystkim Europa Zachodnia dla Europy Zachodniej. Ta przyszła infrastruktura bezpieczeństwa był taki czas, że ona miała być związana także w jakiejś nowej formie z Rosją. Europa Środkowa i Wschodnia odrzucała Rosję i traktowała ją zawsze jako zagrożenie. Jak to dziś wygląda? To znaczy, czy Europie Zachodniej i Europie Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej chodzi o to samo, czyli o obronę przed Rosją? No to jest akurat paradygmat niezmienny. To jest, to jest tak, że w zasadzie od y, czasów taśmy Melnyczenki czy afery z Kolczugą, później pomarańczowej rewolucji, Polska i Europa Środkowa chyba najprecyzyjniej rozumiały zagrożenia, które płyną ze strony rosyjskiej. Oczywiście takie przyznanie, a nie mówiliśmy, no to w tym momencie jest jakiś pusty gest. To nie ma, to nie ma znaczenia. To, to nawet nie daje satysfakcji po, 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 po tym roku wojny, ale y, wnioski. Takie no, bardziej konstruktywne, czy bardziej na przyszłość, które można z tego wyciągać, to jest jakieś takie bardziej jednoznaczne zrozumienie tego, że, 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 że tą architekturę bezpieczeństwa tutaj w tym regionie świata no, nie zbudujemy tej architektury we współpracy z państwami, które. Tego przywództwa nie okazały po 24 lutego i najprawdopodobniej no nie są, po 24 lutego, na pewno są bardziej zainteresowane tym, żeby, żeby głębiej wniknąć w istotę tego, czym jest współczesna Rosja i jakie są jej cele. Ale obawiam się, że po wypracowaniu pokoju i Paryż i Berlin mogą do swojej roli po prostu wrócić. Ja też. Czasami spotykam się z opiniami polskich dyplomatów, którzy zajmują się Wschodem i mają kontakt na przykład z niemieckim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polskich dyplomatów, którzy mówią, że mimo tego, że szefową MSZ tu jest zielona polityk, która e, oczywiście to spojrzenie, przynajmniej w oficjalnej wersji ma inne na Rosję, to w nieoficjalnych dokumentach, które powstają do rozmów czy do wypracowywania wspólnego stanowiska, ten pogląd e, na, na, na Rosję czy na wojnę na Ukrainie, on nie uległ jakiejś radykalnej. Ewolucji. Ja pamiętam, że w lutym przed początkiem inwazji odbył się szczyt trójkąta weimarskiego z udziałem prezydenta Dudy, y y kanclerza Scholza i prezydenta Macrona. Szczyt, na którym próbowano wymusić na polskim prezydencie wpisanie do deklaracji końcowej z tego szczytu zapisów, żeby Ukraina natychmiast i bezwarunkowo wykonała e, założenia porozumień mińskich. E, ostatnio e, takiego bardzo ciekawego wywiadu e, udzielił e, Surkow, czyli twórca pojęcia ruski mir. To, jest, to, był, to był wywiad złożony z trzech pytań, w którym jedno dotyczyło te, tego, czy on uważa, że porozumienia mińskie mają jakieś treści, czy mają jakiś sens. On powiedział nie. E, w, Rosjanie od początku te, te porozumienia traktowali instrumentalnie, jako element gry przeciwko Ukrainie jako element nacisku na Ukrainę. Tymczasem Francja i Paryż do, do ostatnich dni przed wybuchem wojny próbowały postrzegać te porozumienia jako gwaranta pokoju, jako jakiś element yy, tradycyjnej umowy międzynarodowej. Yy, I to yy, jak, jak się słyszy te wypowiedzi po roku wojny, na przykład Macrona, który mówi jakiś yy, w yy, rozmowach, które należałoby teraz zacząć pokojowych yy, z Putinem, czy wypowiedzi Scholza o powrocie biznesu yy, niemieckiego do Rosji, czy powrocie do biznesu z Rosją, no. To pozbawia takich złudzeń, że to są państwa, które trwale zmieniły optykę, jeśli chodzi o Rosję. Oczywiście one będą uniezależniały się od zasobów energetycznych rosyjskich, bo to jest dla tych państw niekorzystne współpracować w, w takiej formule nadal z Rosją. Ale czy one odeszły od tego swojego paradygmatu postrzegania Rosji jako państwa agresywnego, ja mam poważne wątpliwości. Tak, ja się też zgadzam z tą diagnozą. Wydaje mi się, że zawsze trudne dyskusje polsko-niemieckie czy polsko-francuskie w temacie Rosji, one będą trudne również po tej wojnie. Chociaż ja od pierwszych godzin tej wojny uważałem i uważam, że Ukraina wyjdzie z niej w końcu zwycięsko, to jest tylko kwestia ceny, gigantycznej ceny, jaką Ukraina płaci i zapłaci za to zwycięstwo i za obronienie suwerenności. Natomiast kolejnym wielkim wyzwaniem potem dla Ukrainy będzie odbudowanie się, prawda? Co nie zmienia faktu, że ta wojna wywraca do góry nogami porządek na kontynencie europejskim w sprawach międzynarodowych, bezpieczeństwa, jakie znaliśmy do 24. Znaczy, Europa po tej wojnie... Będzie inna. Został uruchomiony pewien nieodwracalny proces, kiedy jednak pewien punkt ciężkości, albo jeden z punktów ciężkości na kontynencie europejskim jednak przesunie się bardziej w stronę, w stronę środkowej i wschodniej części kontynentu. To nie jest coś, co się podoba dzisiaj w wielu państwach na zachód Europy. To jest trochę takie pojęcie, tutaj pewnie znowu warto by użyć słowa. Trochę takie neokolonialne, takie pewne przekonanie tradycyjne, że w przyszłości Unii Europejskiej mogą decydować tylko te największe, bo najbardziej odpowiedzialne w swoim własnym mniemaniu państwa. Więc wydaje mi się, że ta wojna to wywraca i też lawina tekstów z podobnymi tezami w prasie brytyjskiej, amerykańskiej, czy także niemieckiej, jakie się pojawiły w ostatnich dniach czy tygodniach, także na to wskazuje. Natomiast jakby zdajmy sobie sprawę z tego też, że 24 lutego 2022 roku skończyła się pewna epoka. Że jesteśmy, płynnie przechodzimy, w przeciągu jesteśmy, do kolejnej epoki politycznej. Kiedy ona się zacznie, z sprawą otwartą, ale się zacznie. To wypłyńmy jeszcze teraz na szerszy przestwór oceanu, czy oceanów. Magazyn Foreign Policy pisze: The Drone War in Ukraine is cheap, deadly, and made in China. O rolę Chin chciałem jeszcze zapytać, czego dowiedzieliśmy się o, o tej roli w tej wojnie, o roli e, Chin. Opozycji Chin. Mówi się, że Chiny przygotowują się do bezpośredniego wsparcia Rosji, co miałoby się zrealizować poprzez dostawy broni. W tym tygodniu mieliśmy wizytę chyba najważniejszego chińskiego dyplomaty Wang Yi w Moskwie, która miała być przeciwwagą dla wizyty Joe Bidena w Europie. Czy to by znaczyło, że Chiny już zmieniają swoje podejście z obserwatora na aktywnego uczestnika, i czy to może zmienić obraz wojny? 18 wieczne Chiny postrzegały państwa, które graniczyły z nimi jako swoje lenno, a w oficjalnej doktrynie państwowej nawet tereny nieodkryte były postrzegane jako lenno i jako państwa zależne od Chin. To co robią Chiny jest bardzo ważne i jest pewnym papierkiem lakmusowym pokazującym na jakim etapie jesteśmy wojny, ta propozycja pokojowa, ale to ta, ta współpraca z Rosją, ona będzie się odbywała dokładnie według tego XVIII-wiecznego paradygmatu, w którym to Rosja jest co najmniej mniejszym partnerem albo państwem, które zależy od, od Chin, a nie na, nie na odwrót. Chiny w swoim wystąpieniu, czyli program pokojowy, a z drugiej strony pogłoski o dozbrajaniu Rosji, stosują też znany Rosji mechanizm w pakietny podchod się mówi o czymś takim, czyli podejście pakietowe. Oferujemy z jednej strony jakieś konstruktywne rozwiązanie dyplomatyczne, a z drugiej, z drugiej strony w metatezie straszymy, że możemy się w nieoficjalny sposób poprzez dozbrojenie włączyć w ten konflikt i zmienić jego losy, czyli czytaj, traktujcie tą naszą pierwszą ofertę dyplomatyczną poważnie, bo może być źle za kilka tygodni, czy za kilka miesięcy. Nie Niemniej jednak, analizując te podejście pakietowe, które stosuje Rosja, bardzo wyraźnie widać, że takie wejście aktywne Pekinu do gry, no, to jest bardzo niekorzystna informacja dla Kremla. Bardzo nie, taki nie, w niekorzystny zwiastun, który pokazuje, że, że, że to raczej Putin jest w, w gor, na, na gorszej pozycji niż, niż inni gracze, duzi gracze na arenie międzynarodowej. Ja pamiętam też przed kilkoma miesiącami, jak przy wództwo chińskie ostrzegało Putina przed stosowaniem groźb nuklearnych przeciwko Zachodowi. To też było bardzo ciekawe, bo po, tym, po tych sygnałach z Pekinu Putin jakby outsourcował te groźby nuklearne do swoich propagandonów, czyli tych wszystkich takich zagończyków, którzy mieli te formułować te, te, te groźby nuklearne, a sam się od nich dystansował w, w pewnym sensie. Także Chiny rzeczywiście mogą być jakimś czynnikiem w, w tutaj w. Ważnym czynnikiem w tej grze dyplomatycznej, ale wymiar, który zaprezentowały w tej swojej ofensywie dyplomatycznej, raczej świadczy o tym, że Rosja nie jest w najlepszym położeniu. Ta oferta, która została przedstawiona przez Chiny, i to podejście pakietowe, ono nie pozycjonuje Rosji dobrze. Od samego początku tej wojny Chiny próbują się pozycjonować na arenie międzynarodowej jako państwo neutralne, mimo tego, że neutralne nie są, de facto Rosję wspierają i to coraz silniej Rosję, Rosję wspierają. Także te doniesienia medialne, o których mówiliśmy e, z, z ostatnich dni także na to wskazują. E, to, co nie jest w interesie chińskim, to jest porażka Rosji. Szczególnie taka porażka Rosji, która doprowadziłaby do zmian reżimu na Kremlu. Chiny patrzą z coraz większym niepokojem na działania rosyjskie na froncie. Widzą, że Ukraina się broni, to jest dla nich wielka niespodzianka, bo oni się spodziewali, że Ukraina padnie w ciągu pierwszych kilku dni czy kilku tygodni. Tu się nagle okazuje, że to Rosjanie ugrzęźli. Więc oni wychodząc trochę w przyszłość myślą sobie, gdyby się okazało, że po Putinie przychodzi ktoś, kto zmienia politykę Federacji Rosyjskiej wobec Pekinu, w większym stopniu prowadzi dialog z, ze światem demokratycznym, to będzie miało bardzo negatywne konsekwencje dla samego Pekinu. Stąd też te doniesienia o tym, że być może jednak Chińczycy zaczną dostarczać uzbrojenie Rosji, co miałoby no niebagatelny wpływ na tę, na tę wojnę, ale zarazem. Pokazałoby Pekinowi, że reakcja świata zachodniego, głównie Stanów Zjednoczonych, to pewnie byłaby w formie sankcyjnej. To, to myślę, że to jest pewne wyzwanie, przed którym Chińczycy cały czas stoją. Z drugiej strony, ten zbyt szumnie nazywany pakietem pokojowym, czy propozycją pokojową, to, co, to którą Pekin właśnie ogłosił, to jest raczej koło ratunkowe rzucone Rosji. To nie, tutaj nie, Chińczycy nie są żadnym one z brokerem, który ma dobre intencje, próbując. Między jedną a drugą stroną, jakiś, jakiś złoty środek znaleźć, tylko to jest jednoznaczne wsparcie dla Rosji. Wojciech Konończuk i Zbigniew Parafianowicz rozmawiamy dziś o rocznicy rosyjskiej agresji na Ukrainę, pełnoskalowej wojny, a teraz czas na świat z boku. Czegoż Dobiecki, główny gospodarz programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News, dziś też za punkt wyjścia obrał sobie rocznicowy, niebiesko-żółty anturaż, w którym jednak szuka dziury. Dziury w całym. Pijany refren się przyplątał. Ja wam mówię, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. No bo tak, kijowska wyprawa nieustraszonego seniora Udana, jego warszawski manifest też energetyczny. NATO zwarte i twarde jak granit, Euroatlantyk w solidarnościowym przyboju, aż na Pacyfik się rozlewa. Zachód pokazuje raszyzmowi stanowcze oblicze, a Ukraina środkowy palec na spuście. Sojusznicze wzmożenie ogarnia wolny świat, tylko czy aby na pewno cały, Ściana wyrastająca za plecami Ukraińców to niby mur obronny, ale wyraźne w nim prześwity to nie są otwory strzelnicze, raczej wyrwy i szczerby, jak braki w uzębieniu. A żurowa konstrukcja, żaden monolit. Dziurę w całym widać wyraźnie, nie trzeba specjalnie szukać. Broń dla Kijowa księgowana kreatywnie. Im więcej czasu od złożenia obietnicy dostaw, tym mniej niemieckich czołgów w przyszłym transporcie. Słowa dostają skrzydeł, przelatują nad czerwonymi liniami, myśliwce stoją w hangarach. Unia spisuje dziesiątą listę sankcji, wyrzeka się rosyjskiej ropy i gazu, a Moskwa nie traci zdolności prowadzenia wojny. Dalej eksportuje do Europy paliwo nuklearne o 20% więcej niż przed rokiem. Giełda w Antwerpii tuczy się na diamentach z Syberii. Dyrekcja sieci Auchan odpiera zarzuty dziennikarzy śledczych. Nieprawda, że zaopatrujemy rosyjskich żołnierzy. Zapewniamy nasze produkty cywilnym mieszkańcom Rosji tak samo jak ludności Ukrainy. Oba kraje są traktowane jednakowo, całkiem jak w homiliach Franciszka. Auchan nie tłumaczy się z pozostania w Rosji, bo z tego dziennikarze zarzutu nie czynią. Przecież tyle innych firm pozostało. Spod rządów ISIS w Syrii też nie wszyscy się wynosili. Państwo islamskie zostało pokonane, ale nie zmiażdżone. Rosja także nie może wygrać, tyle że nie powinna również przegrać. Jürgen Habermas, chluba niemieckiej filozofii, poucza, że celem sprzymierzonych miało być doprowadzenie do pokoju, a nie pobicie Rosji. Zjednoczeni alianci się wspierają. Nie prowadzimy wojny ze sobą, tylko z Rosją, przypomina w duchu wędę minister Berbok. Natychmiast zostaje skarcona, duch znika, rachunki za rosyjskie romanse idą pod dywan. Premier Węgier dostrzega waśń plemienną. Pobiły się dwa narody słowiańskie. To nie jest nasza wojna. Słowianin południowy, prezydent Milanowicz pyta gniewnie, czy my, Chorwaci, mamy być amerykańskimi niewolnikami? Toż to wojna zastępcza NATO przeciwko Rosji. Jarek Nochawica kpiąco podśpiewuje, że zanim cokolwiek zrobimy my, Czesi, my, Polacy czekamy, co powie wujek Joe. W Paryżu przeciwnie, panuje przekonanie, że to stąd, a nie z Waszyngtonu, wyszedł impuls i przykład wsparcia nowoczesnym uzbrojeniem. Dla bułgarskiego prezydenta Radewa dostarczanie broni Ukrainie to gaszenie pożaru benzyną. Austria też broni nie wysyła, bo jest neutralna. W imię wyższej racji wpuszcza tłum rosyjskich delegatów na sesję OBWE, organizacji potrzebnej już tylko tym agentom. W imię idei olimpijskiej nie można wykluczyć z igrzysk sportowców rosyjskich i białoruskich. Do wolnego świata należy także Izrael, nawet jeśli sporo jego mieszkańców jest innego zdania. Według narracji izraelskiej w zasadzie na Ukrainę napadł Iran. Zgoda, Rosja mu pomaga. Indie, zwane największą demokracją świata, palą świeczkę Panu Bogu, nie zapominając o ogarku dla diabła, bez wyjaśniania, kogo widzą pod każdą z tych postaci. Z brazylijskiej rubieży wolnego świata prezydent Lula broni demokracji i wolności u siebie oraz u Bajdena, u Zełęckiego niekoniecznie. Ten facet, powiada Lula, jest tak samo odpowiedzialny za wojnę jak Putin. Uparł się na to, na to, a przecież Rosja zabroniła mu się tam pchać. Za to Rosja pod rękę z Chinami wpycha się aż na południe Afryki. Szef dyplomacji RPA, minister... Pandor otwiera dla jej okrętów wojennych port w Durbanie, chociaż z takim nazwiskiem nie powinien otwierać czegokolwiek. Skoro nie najgorzej jest, to wrażą, robotą, sianiem defetyzmu, wodą na młyn itd. Tak byłoby nachalne szukanie dziury w całym. Ale ją przecież nie sposób przeoczyć. Wielka jest jak piącha, Chłodem od niej ciągnie, dobrze by ją było zatkać, bo jeśli się ona, nie daj Boże, powiększy, przyjdzie jeszcze szukać całego w dziurze. Wtedy może się okazać, że tam już nic nie ma. Szanowni Państwo, raport o stanie świata ma już prawie 3 lata. oczywiście 3 lata w formie podcastu, bo raportowa podróż trwa przecież zdecydowanie dłużej, ale właśnie w marcu 2020 roku dali jej państwo nowe życie. W tym roku, podobnie jak i w latach ubiegłych, będziemy świętować. W promie Kultury na Saskiej Kępie 2 marca o godzinie 19 wystąpi dla nas i dla państwa Artur Andrus, z zespołem. Wejściówek na ten koncert niestety nie mamy, ale zapraszamy serdecznie na profil raportu o stanie świata na YouTubie. Będą Państwo mogli obejrzeć ten koncert na żywo. A potem oczywiście nagranie zostanie do końca świata, będzie można do niego wracać. Jedna uwaga. Jeśli ktoś z patronów zapisał się na koncert, ale niestety nie będzie mógł z nami świętować. Prosimy o podanie tej informacji o krótki sygnał na adres urodziny raportu małpa, Jest lista rezerwowa. Jest bardzo dużo osób zainteresowanych koncertem i one też będą chciały wejść na koncert, jeśli taka możliwość się pojawi świętować, realizować kolejne programy, między innymi jak ten dzisiejszy specjalny z Ukrainy. Możemy wyłącznie dzięki państwu. Dzięki państwa nieustającemu, nieocenionemu wsparciu, za które dziś dziękuję wszystkim prosto z Ukrainy z serca międzynarodowych wydarzeń. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to: Budujemy hale. Six Construction. Firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termal Ski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma Doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. KR Group firma outsourcingowa www.krgroup.pl. Razem w przyszłość: Polsko-japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy, muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play, transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber myślimy globalnie, działamy lokalnie Agnieszka i Sławek Zawadcy, a także BIMVPL. Kursy online dla inżynierów Liceum Błańskiej Gdańsk Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB ubezpieczenie należności dla twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupaCRB.pl. Duna Language Services biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www.viewnabiz. JMP z miłości do sportu z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla was porządną odzież. Palarnia Kawela z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki. Aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Wojciech Konończuk, dyrektor ośrodka studiów wschodnich, Zbigniew Parafianowicz, dziennik Gazeta Prawna. Panowie, co dalej? Zadając to pytanie, mam ciągle w głowie niedawne słowa szefa NATO Jensa Stoltenberga, który powiedział, tu trochę parafrazuję, że Zachód nie nadąża z produkcją am amunicji dla Ukrainy, dając do zrozumienia, że Rosja ma no, przewagę. Że jest szybsza, po prostu. To były bardzo niepokojące słowa. Panie dyrektorze, pan pisał niedawno tekst w tygodniku powszechnym, komentując podejście Zachodu do Rosji przed 24 lutego. Brak strategicznej wyobraźni, napisał pan. Czy teraz już Zachód ma na tyle rozwiniętą wyobraźnię, żeby za Rosją nawet nie tylko nadążać, ale no właśnie być ten jeden krok do przodu? Chyba tak daleko bym nie szedł, natomiast jeśli chodzi o strategiczne podejście Zachodu do Rosji, ono się oczywiście zmieniło na, na lepsze lepsze dla Ukrainy, lepsze też dla, dla Polski i dla naszego regionu. Słowa szefa NATO są niezwykle istotne, bo one pokazują na pewien realnie istniejący problem jakim jest kwestia wyprodukowania wystarczającej ilości amunicji której armia ukraińska potrzebuje i pewnie jeszcze będzie bardziej potrzebowała. To, czego bym się spodziewał w najbliższych tygodniach i miesiącach, to jednak kolejne rosyjskie próby przełamania frontu i pójścia do przodu. Z tych względów, o których mówiliśmy wcześniej, to znaczy Putin sobie zdaje sprawę o to, jak, o jak wysoką stawkę dla niego toczy się ta, toczy się ta wojna, i rząd sobie nie może pozwolić na przegraną. Z drugiej strony widzimy też, że Sondaże wskazujące w społeczeństwach zachodnich, wskazujące na poziom wsparcia dla Ukrainy w społeczeństwach europejskich, one są cały czas wysokie, co też elity muszą brać pod uwagę, mimo tego, że poparcie, pomoc dla Ukrainy, ona się wiąże z pewnymi daleko idącymi wydatkami. Z drugiej strony też nie widzę dzisiaj możliwości, gdybyśmy nawet hipotetycznie mieli naciski zmasowane ze strony części świata zachodniego na, na Kijów dotyczące tego, aby Ukraińcy usiedli do jednego stołu i zaczęli negocjować z, z, z Rosjanami, tak? czy też próba zmuszenia ich do jakiegoś niekorzystnego dla, nie, dla nich kompromisu, to jest coś, co na tym etapie nie ma racji bytu, dlatego że prezydent Zajeński ma kapitalnie rozwinięty słuch społeczny i on wie, że jego społeczeństwo by tego nie zaakceptowało, więc dzisiaj nie ma mowy o żadnych negocjacjach, raczej, e, raczej obie strony, ukraińska i rosyjska, ale mam też wrażenie, że Zachód w ogromnej swojej większości uważa, że ten konflikt póki co nie rozstrzygnie się przez negocjacje, tylko on się rozstrzygnie na polu boju, przynajmniej dające się przewidzieć przyszłości. A skoro pan Wojciech Konończuk wspomina o tej możliwości bliższej lub dalszej negocjacji, to zacytowałbym Gideona Rachmana, który w tekście dla Financial Times pisze, że nie ma szybkiej drogi do zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją. Czas działa na korzyść Rosji. Rosyjska gospodarka radzi sobie całkiem dobrze, podczas gdy ukraińska jest w głębokim kryzysie i jest uzależniona od pomocy Zachodu. Z tego powodu wpływowi zachodni analitycy twierdzą, że jeśli Kijów ma wygrać, musi to zrobić szybko. No właśnie, a jak. Nie wygra szybko to co. Trzeba będzie jednak z Putinem rozmawiać. Prędzej czy później nastąpi ten moment? Moim zdaniem to jest sporna teza, czy czas Bardzo działa na sporna. korzyść Rosji. Myślę, że można by znaleźć dobre argumenty, które pokazały, że wcale na korzyść Rosji nie działa, dlatego że kwestia sankcji kryzysu gospodarczego trwającego w Rosji. Ofiar, o których mówiliśmy, pewnego zdziwienia społeczeństwa rosyjskiego, że oni byli przekonywani przez długie lata, że to jest druga najsilniejsza armia świata. To się nagle okazuje, że oni nie są w stanie sobie poradzić z państwem upadłym. Stąd też propaganda rosyjska już jakiś czas temu włączyła przycisk mówiący: walczymy nie z banderowcami, tylko walczymy z całym NATO. Więc to też jasno pokazuje, że, że, że Rosjanie mają coraz większy problem. I Putin ma problem, żeby cały ten konflikt kontrolować, bo mu się trochę zaczyna wymykać spod kontroli. Myślę, że biorąc pod uwagę, jak sobie porównamy potencjały, z jednej strony mamy Rosję, z drugiej strony mamy Ukrainę, za której stoi cały potencjał ekonomiczno-polityczno-militarny świata zachodniego, no to gdybyśmy to tak sobie porównali. To pytanie, na czyją korzyść gra, gra czas, wydaje mi się jednak bardziej korzystne dla nas. Zbigniew Perfianowicz. To jeśli mamy polemizować z tą e, kontrowersyjną tezą e, Rachmana e, i projektować przyszłość, no to odwołajmy się znów do Bączkowskiego, do jego istoty siły i słabości rosyjskiej, e, w, czyli tomu, do którego zresztą wstęp napisał w, w Wojciech Konończuk. E, I zacytujmy dane historyczne. To jest książka pisana po wojnie, i tutaj są analizowane. Jest 128 lat wojen, które w, w analizowanych 200 latach prowadziła wojna, z tych 128 lat, które analizuje Bączkowski. 101 lat wojen to były wojny o rozszerzenie granic, z czego zaledwie 4,5 roku wojny to były wojny obronne. Bączkowski stawia tezę, że we wszystkich wojnach zaborczych, które w, w ostatnich 200 latach w ostatnich 200 latach, które prowadziła Rosja, w Kreml wygrywał tylko, zacytujmy to. Rosja podbijała narody bądź znajdujące się w stanie kompletnego upadku bądź też niestawiający większego oporu. Ukraina nie jest ani państwem w stanie upadku, ani państwem, które nie stawia oporu. Także jakby analizując te dane historyczne dotyczące wojen rosyjskich, pokazując jak sobie Rosja w nich radziła, ta teza Rachmana ona nie ma racji bytu. Po prostu nie ma racji bytu. I dlatego też do pewnego stopnia Putin próbuje odwrócić tę narrację i budować wokół wojny taką tezę o tym, że jest to wojna obronna, że nie jest to wojna napastnicza, tylko wojna obronna. Czy to mu coś da? Mam wątpliwości. Tak naprawdę, zasoby, jeśli traktujemy tę wojnę jako wojnę na zasoby, to one też kończą się po stronie rosyjskiej, nie tylko po ukraińskiej. W obydwa, obydwie strony walczące w, w tym konflikcie no mają podobne dylematy. To jest tak, że jak Ukraina będzie chciała odbijać miasta, na przykład tak jak Melitopol w swojej ofensywie. Na, na planowanej ofensywie na południu, to też stanie przed dylematami, które miała Rosja, próbując zdobyć na przykład Charków, czy, e, czy, czy, czy obecnie Bachmut. To jest takie wzajemne e, trzymanie się załby, które w, no, no, po, po powoduje, że tutaj stawianie takiej tezy jak Rachman o no, pewnym, pe, 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 taki, no, dość jednoznacznych jednak mimo wszystko, wydaje mi się nieuzasadnione nie, nie na tym etapie. Mówi pan o przegrywaniu wojen przez Rosję, ja bym tutaj wspomniał o czyczeni i zacytował pewną wypowiedź. Właściwie tekst Lana Estemirowa Czeczenka napisała w poprzednim roku jeszcze taki tekst do Guardiana z Lidem, a właściwie tytułem, który później odbił się szerokim mechem. Jeśli chcesz znać przyszłość Ukrainy i to, jak będzie kiedyś wyglądać, spójrz na mój dom odnosząc się do wojny Rosji w Czeczeniu, pisała w tym tekście Dzisiejsza Czeczenia jest groteskową mini miniaturą tego, co Władimir Putin chce osiągnąć na Ukrainie. Obdartym z pazurów, ujarzmionym miejscem z populacją złamaną i terroryzowaną przez brutalność przyjaznego reżimowi przywództwa to też może być przyszłość Ukrainy? Ale to też jest bardzo kontrowersyjna teza, bo Kadyrow nie reprezentuje głównego nurtu islamu, który jest w Czeczeniu. Kadyrow jest sufitą. Nurt salaficki, który jest, dominuje wśród biedoty, wśród młodzieży czeczeńskiej, to jest nurt, który potencjalnie dla całej Rosji jest zagrożeniem, jako, jako, jako nurt no, taki z natury rewolucyjny. Nurt taki, ja pamiętam tą obawę Rosji po, po zwycięstwie talibów w Kabulu, że oni dokonają eksportu tych idei rewolucyjnych islamskich na, 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 na południe Rosji. Także to mówienie o złamanym narodzie czeczeńskim, no to też jest tylko półprawda, bo jeżeli popatrzymy na liczbę batalionów zagranicznych, które wartą, walczą na Ukrainie, no Bachmutu między innymi bronią Czeczeni po stronie ukraińskiej. Ja bym dodał, że historia do, pewnie nigdy nie powtarza się dwa razy dokładnie tak samo. Myślę tutaj, że ja lubię określenie, że rosyjska kosa trafiła na ukraiński kamień, że to jednak wszystko na to wskazuje, że rosyjski imperializm połamie sobie kręgosłup właśnie na Ukrainie. To jest naród, który akurat zna Rosję pewnie lepiej niż ktokolwiek inny. To jest pewnie kwestia czasu, tak jak mówiliśmy, także kwestia kosztów. Natomiast Ukraińcy codziennie pokazują Putinowi, że wydając decyzję o agresji na Ukrainę, popełnił największy błąd w swoim politycznym życiu. Co kosztuje Ukraińców i kosztuje Rosjan oczywiście wiele istnień ludzkich, natomiast no, trudno jest być optymistą w tym sensie, że, że ta wojna może się szybko skończyć. Raczej postawił tezę taką, że ta wojna jeszcze będzie długa, dlatego że Kreml wciąż jest przekonany, że może doprowadzić do pozytywnego dla siebie przełomu. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, Zbigniew Parafianowicz, Dziennik Gazeta Prawna. Bardzo Panom dziękuję. Dziękuję bardzo. A przy dziękuję. okazji, jakby Państwo chcieli jeszcze poszerzyć swoją wiedzę na temat roku wojny, to bardzo serdecznie polecam specjalną stronę poświęconą 12 miesiącom wojny, przygotowaną przez Ośrodek Studiów Wschodnich. Naprawdę prawdziwe i rzetelne kompendium wiedzy. To jeszcze Lwów i Darek Rosiak. Darku, mówiliśmy dziś dużo o polityce, o tym, jak zmienia się Ukraina, jak zmienia się Rosja, Europa, co ta wojna mówi o świecie. Ty masz szansę obserwować to, co się dzieje na miejscu, w Ukrainie, na własne oczy. My często, także my, dziennikarze, ulegamy takiemu przekonaniu, że jak się wystarczająco wiele o czymś czyta, słucha, nawet z perspektywy dystansu, to że się ma już wystarczająco dużą wiedzę, żeby mieć własny osąd. No i nie ma w tym żadnych złych intencji, a osąd tak czy inaczej warto mieć, ale poznanie czegoś na własnej skórze, na własne oczy, z pewnością jest wzbogacające, czasem jest to doświadczenie nawet zmieniające kompletnie tę wcześniejszą perspektywę. To twoja pierwsza podróż na Ukrainę od początku wojny. Czy ona zmieniła w jakiś sposób twoją perspektywę na tę wojnę? No, niestety przychodzą mi do, do głowy tylko banalne odpowiedzi na, na, na takie pytanie, no bo czym innym jest opowiadanie o wojnie z zabiórka, nawet jeżeli jesteś bardzo silnie zaangażowany emocjonalnie w to, o czym mówisz, a czym innym jest doświadczenie spotkania z żywymi ludźmi? No rozmowa z kobietą, która płacze, ponieważ tęskni za synem, który poszedł na wojnę, czy z człowiekiem, który traci wszystko w ciągu chwili które zdostaje bez niczego, to oczywiście zawsze zmienia perspektywę i czyni ją krótszą. Widzimy rzeczy w zbliżeniu. A jak się widzi rzeczy w zbliżeniu, to lepiej się je widzi. Tak jak mówię, może to jest prosta obserwacja, ale ten wymiar ludzkiej tragedii bardzo często nam gdzieś ginie pod naporem sensacyjnych obrazów, pod naporem tych wątków na Twitterze, które codziennie się pojawiają i które codziennie mają. Nam objawić tajemnicę geostrategiczną tej wojny i tak dalej, i tak dalej. Ja powtarzam: analizy są niezbędne i po to, żebyśmy my rozumieli, co się dzieje w związku z tą wojną, rozumieli w takim planie również ogólnym, szerszym, ale pamiętajmy, że to chodzi o ludzi. Ludzi dokładnie takich jak my. Nam jest. W tej chwili bardzo trudno sobie wyobrazić sytuację, w której musielibyśmy na przykład uciekać z domu, biorąc w dowalizki tylko to, co zdołamy zabrać w ciągu pięciu minut albo dziesięciu minut, bo tyle mamy czasu, żeby się schować, zanim rakieta nie uderzy w nasz dom. Oni to przeżywają, niektórzy z nich przeżywają to niemal codziennie. Dariusz Rosiak z Ukrainy, z Lwowa, a wcześniej z Kijowa i ze wschodu. Bardzo Ci dziękuję. Wracaj bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Wcześniej Wojciech Konończuk Zbigniew Parafianowicz, Anna Słojewska z Brukseli i inni najważniejsi mieszkańcy Ukrainy, których głosu, historii, emocji mogliśmy wysłuchać dzięki temu wyjazdowi reporterskiemu darka Rosiaka, przy wsparciu polskiej akcji humanitarnej, której także bardzo dziękujemy za możliwość obserwowania tego, co dzieje się w Ukrainie w jakże istotnym momencie historii tego państwa. To kolejny wyjazd reporterski, który również dzięki Państwa wsparciu udało nam się zrealizować w tym roku, a w planie mamy kolejne, a na koniec Okeanezy, raz jeszcze o tęsknocie za wiosną, która przecież tak czy inaczej przyjdzie. Wszędzie. wojna,

Душа, складай зброю не вже вона Так хоче теплих слів, обінере, обіне, обі. Вире, обі, вире, обі god